Witam serdecznie, kochani, po dłuższej przerwie, bo nie miałem czasu opracować drugiej części filmu z wizyty tu u mnie inspektorów nadzoru budowlanego. Proszę Państwa, dumna nazwa, nadzór budowlany, inżynierowie, technicy, zdawałoby się, ale powiem Wam, że co tutaj się wydarzyło i kto to przeprowadzał, tą inspekcję, to w życiu, nie nazwałbym tych ludzi jakiegokolwiek wykształcenia, nie mówiąc tutaj o kulturze osobistej. Ja zachowywałem się dość dynamicznie, ale ja miałem ku temu powody, dlatego że od 2 lat to już to nękanie trwa, no niespełna 2 lat, tutaj też mi zarzucili, że nadwyrężam ten czas, no może tak, ale prawie 2 lata już to wszystko trwa, więc ja czuję się usprawiedliwiony, sam siebie usprawiedliwiam w tym momencie, w jaki sposób ja podchodzę do tego wszystkiego. To jest co kilka dni mam jakąś kontrolę, jakąś inspekcję, która tutaj stara się za wszelką cenę, na zlecenie, powtarzam, to jest praca zlecona. Wszystko wskazuje na to, że to jest zlecone przez Biedronia. To znaczy wskazuje na nią Szewczyk. I celowo tutaj nie używam słów pan, bo dlatego, że oni nie zasługują na takie miano. Czyli Szewczyk i Biedroń, chociaż urzędnicy współpracujący z Biedroniem zarzekają się, że on w tym palców nie macza. Natomiast sytuacja, jaka tutaj się wytwarza i to, co się tutaj u mnie dzieje, w żaden sposób nie usprawiedliwia tych słów, którzy mówią, broniąc Biedronia. Tutaj jest nasłanie tych pseudo-inżynierów do mnie, pseudo-techników, pseudo-pożarników, którzy w sumie nie wiedzą, po co tutaj przychodzą. To jest nasyłanie tylko i wyłącznie po to, żeby mnie zniszczyć. Jest sytuacja taka, że Biedroń strasznie mnie się boi, bo jak już powiedziałem wcześniej, mu zapowiedziałem referendum. I całych sił coraz bardziej jestem ku temu, żeby to referendum zrobić. Nawet przed samym zakończeniem jego kadencji tutaj w Słupsku bycia, zrobię mu to referendum, dlatego że ten człowiek nie zasługuje na nic. Na nic. On się tam rwie do tego, żeby zostać prezydentem Polski. Ludzie, człowieku, zapomnij o tym. Czy się nie nadajesz do dzieci, żebyś dzieci przeprowadzał przez jezdnię, bo ja bym ci tego nie powierzył. Chociażby swojego światopoglądu, ale nie tylko. Nie powierzyłbym ci dzieci, dlatego że jesteś człowiekiem nieodpowiedzialnym. To, co ty w Słupsku wyprawiasz, to jest to zakrawa na skandal. Już nawet nie mówię o mojej sytuacji, to co ty ze mną robisz. Bronią cię twoi urzędnicy, fakt, bronią. Zarzekają się w sposób naprawdę wyjątkowy. Ale już nie wierzę. A wani jedno słowo, którzy oni tutaj mi mówią, że to nie twoja sprawa. Teraz jeszcze prawdopodobnie, znaczy to prawdopodobnie, ja się domyślam, że do tego dołączył się Szewczyk i swoimi ludźmi, którzy współpracowali z nim przez lata, z którymi robił najróżniejsze inspektorskie, nadzorujące prace. Dzisiaj ci ludzie pewnie przy grillu dogadują się i tutaj na mnie nasyłają. To samo ta pani kierownik PGM, pani Pieczka. Pani Pieczka, pytałem się tutaj i pytam się jeszcze raz. Bo zarzuciłem pani, że ja tutaj nie zrobiłem przekształcenia piwnicy. Nie zrobiłem przekształcenia, bo ja tutaj nic nie przekształciłem. Dlatego nie przekształciłem. Ta piwnica jest dalej piwnicą. Ja zdejmę te zasłony i te wygłuszenie i to jest dalej piwnica. Ja tutaj nic nie zrobiłem.
Jeżeli zastrzeżenia mogą być, to jedynie do instalacji elektrycznej. Ale ta instalacja elektryczna, którą wy mówicie, to jest 12-woltowa. To są lampki diodowe. Poza tym ja tu nic nie zrobiłem. To wy na siłę próbujecie przekształcić ją. Ja ją nazwałem studio nagrań, ale równie dobrze mogłem ją nazwać Misiu Yogi. Ja miałem kiedyś motor. Tak, Misiu Yogi. Ja kiedyś miałem motor, który nazywałem Fiedzia, bo kupiłem go od Fiedzi. To znaczy nie był to Fiedzia, ale Fiedzia miał ksywę. Tam mój kolega, który miał ksywę Fiedzia i pod tym kątem motocykl, który ja kupiłem, nazwałem Fiedzia. I żebyście się nie zdziwili, ale ten motor nie stracił nic na swojej motocyklności. On dalej był motocyklem. On miał dwa koła, błotniki, siodło, kierownica, kopniak do odpalania. Nic nie stracił. I to studio nagrań, które ja nazywam studio nagrań, bo mi tak jest łatwiej, to ono jest w rzeczywistości piwnicą. Jedni w takich piwnicach, piwnica jest, gdzie jest speluna pijacka, gdzie jest zagrożenie przeciwpożarowe i inne, ale tam jest chlanie. Tam inspekcja nie wchodzi. W innych piwnicach się piły podłącza, gdzie jest przewód puszczony na zewnątrz, gdzie wilgoć go zalewa. Trzy takie. Pokazałem inspektorom. Inspektorzy nawet się nie zainteresowali. My nie przyszliśmy do pana. Oni, ich interesowało tylko tutaj, aby mnie wykopać. Pierwsze pismo, które poprzednio dostałem, oni tam określili mianem takim, że oni przyszli zakończyć definitywną sprawę. To był, proszę państwa, wyrok. Ja im to powiedziałem. Nie, absolutnie. Oni mówili, że to nie jest wyrok. A ja mówiłem, że to jest wyrok. I teraz potwierdzeniem jest pismo. Pismo jest datowane 24 czerwca. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, nie mogłem wcześniej ani nagrać materiału, ani odnieść się do tego, dlatego że jestem za człowiekiem zapracowanym. Ja od rana do nocy mam zajęcia. Ja tutaj, stąd, tego studia nagrań, czasami potrafię wyjść o 3 w nocy. Tu pracuję, piszę, przygotowuję najróżniejsze rzeczy do działalności charytatywnej. Wczoraj pisałem z notabene, z jednym z waszych pracowników, z PGM-u, o pomocy dla rodziny pogrożonej, którą dotknął pożar koło Potęgowa. Rozmawialiśmy o tym i była tak jakby przygotowania do niesienia pomocy dla tych ludzi. Tu, z pracownikiem PGM-u uzgadniałem, przy komputerze. I co? To co? Powinienem na drzwiach napisać pomoc społeczna, czy cokolwiek, jakbym nie nazwał. Gdybym nawet nie nazwał i nazywałoby się to piwnicą, to i tak byście chcieli mnie zniszczyć. Ja wasze podstępne intrygi znam. Biedroń i Szewczyk, nie wiem kto jeszcze, ale... Aha, i pani Pieczka. Pani Pieczka w pierwszym odcinku bardzo zawiedziona, że co, ona już nie ma gdzie się odwołać, ona już nie ma gdzie, żeby kundę usunąć stąd, to ona ma już drogę zamkniętą, jeżeli państwo inspektorowie dopuszczą, nie wiadomo w jaki sposób, co oni tutaj mają za prawo do dopuszczania, to pani Pieczka nie będzie miała już gdzie uderzyć, to co jeszcze jej zostało? Ona z rozpaczą na ustach mówiła, że ona nie zniszczyła, ona tak ma chęć kundę zniszczyć. Ona ma taką radość, taką to wszystko ekscytuje. Podekscytowana. No jak to? Nie zniszczę go. Nie dam rady, bo już ta inspekcja to prawdopodobnie ostatnia ścieżka pani Pieczki, gdzie ona może uderzyć. Co jeszcze jej zostało? Jak kundę zniszczyć? Ona... Pani Pieczka, Maciej Kobyliński miał rację co do pani. Ja panią ratowałem przed Kobylińskim. Ja. I co? Ja panią ratowałem na własną swoją zgubę. I jeszcze wielu innych ludzi, którzy dzisiaj serdecznie żałuję, że tak robiłem.
bo ja bazyliszka wyhodowałem. Jesteście żmijami, zwykłymi żmijami, którzy was ratowałem, a wy dzisiaj mi jad wpuszczacie we mnie. Maciek miał rację. Co z wami zrobił? Nie wiedziałem dokładnie, tylko pod inspiracją. Grzesiu, pomóż, bo tam się krzywda ludziom dzieje. Grzesiu, poszedł, ty głupek. Tak, głupek jestem, że poszedłem i wam pomagałem. Bo wy się nadajecie do kryminału, nie na stanowiska, które piastujecie. Knitterowa tu chodziła i pouczała sąsiadów, jak mają postępować, że kunda zniszczył. A zaczęło się od głośnej muzyki, bo im tam przeszkadzało, bo kolega się wprowadził, trzeba było mu jakoś tutaj spokój zapewnić. To się budynek zawala. Ha, mogę wam udowodnić jedno, że w tym budynku, mimo że to tak brzmi, studio nagrań, zespół muzyczny w piwnicy gra, że ja gram tu w tym domu najciszej, że ludzie, sąsiedzi moi z góry, nad Krawczykiem, jeszcze wyżej, mają głośniejszy, może nie mają głośniejszego, ale używają jako głośniejszy sprzęt niż ten, co ja. Bo ja na próbach używam tego bardzo, bardzo cicho. Ja mieszkam na parterze, czyli tutaj u góry nade mną jest moje mieszkanie. U mnie można normalnie rozmawiać, słychać trochę muzykę, ale nie tak, żeby można przez nią było wariować, żeby można było w taki sposób. No i to był ten prolog. Że wprowadzenie było to, że moja muzyka przeszkadza, nagrywanie to już w ogóle, nagrywanie to się odbywa w taki sposób, jak ja teraz mówię. To jest tylko śpiew. W głośnikach, w tych słuchawkach mam muzykę i tu na zewnątrz nic nie słychać, tylko mój głos, tylko tyle. To tyle wydaje człowiek, kiedy się goli. Więc nienormalność tutaj, jaka tutaj zapanowała, to jest jakieś... To jest błazenada, co wy tutaj odprawiacie. Błazenadę. Że wy mówicie, że ja tutaj przekształciłem piwnicę, że ja tutaj ludziom nie daję żyć, że się panoszę tutaj. Ja tu z nikim nawet nie rozmawiam. Wjeżdżam, wyjeżdżam na te podwórko, jak mam wyjść, to mi się żygać chce. Widzieć te zakazane mordy, które tutaj z zazdrości, że mam samochody, że prowadzę rozrywkę, że jeżdżę się, że ludzi rozbawiam. Ale oprócz tego, no wiecie, że ja dzieci ratuję. Dzieci umierające, ich wy palcem nie kiwniecie, nawet odrzucacie te informacje na Facebooku czy gdziekolwiek, na profilach internetowych, portalach, to wy nawet nie wiecie, co się dzieje, że dziecko umiera, że ktoś potrzebuje pomocy, że gdzie był pożar, ale tam wszędzie jest kunda. Wy nawet nie zauważycie, ale tam ja jestem. Ja już mobilizuję miasto, mobilizuję znajomych, mobilizuję wszystko, żeby tym wszystkim, którym jest pomoc potrzebna, tym niosę pomoc. Szkołom, instytucjom, metalowym sercom. Wszędzie, gdzie tylko jestem potrzebny, ja jestem. A wy co zrobiliście? A to się wszystko rodzi tu. To, co ja działam, to rodzi się tu. Nie tylko ta rozrywka, którą wy widzicie, nie tylko te piękne samochody, które kupiłem. Nad ludzkim wysiłkiem. Ale nad ludzkim wysiłkiem je kupiłem tylko dlatego, żeby pomagać innym, żeby pracować, żeby mieć na egzystencję. Chociaż i tak mi brakuje, bo dużo rozdaję. Na referendum wydałem pieniędzy mnóstwo i złotówki nie dostałem zwrotu. Albo i więcej w ratuszu jest tam dzięki mnie pracuję. Nigdy byście za Maćka nie znaleźli sobie posady w ratuszu. To ja wam to utorowałem. Ja z moimi dziećmi staliśmy, zbieraliśmy podpisy. I Maćka nie odwołaliśmy, zgadza się, macie rację. Ale zniechęciliśmy go skutecznie, że dalej nie kandyduje. Bo gdyby kandydował, to żaden z was, a Maciek by wygrał. Następnym razem, gdyby on teraz, w ostatnich wyborach kandydował, nikt by nie miał do niego szans. Maciek by przeszedł, ale żadno z was nie miałoby stanowisko. I pani Pieczka też by nie pracowała w PGM-ie. I inni. Jesteście zwykłymi bydlakami. Jesteście złymi ludźmi. Zasłużyliście na najgorszą pogardę i gardzę wami za to, co robicie. Niszczycie mnie od 2 lat. Wysyłacie tu Knitteromo, żeby uczyła, jak ma postępować Krawczyk ze mną, żeby mnie wysiudać stąd.
Krawczyk mówi do na podwórku mordercze, że on nie włączy telewizora, bo jeżeli on mi nie pozwoli, że cały PGM jest na jego usługach, że Biedroń jest na jego usługach. On tu się tak wydziera. Te same słowa potwierdza Szewczyk. Szewczyk. Grzesiu, no niestety będziesz musiał ustąpić, bo bardzo mocno w sprawę zaangażował się Biedroń. Inni mówią, Biedroń w życiu, w życiu. Osoba, do której miałem zaufanie ogromne, zarzekała się, że Biedroń w tym nie brał udziału. To pokaż mi to, jeżeli Biedroń nie brał w tym udziału, to tutaj Biedroń powinien przyjść i powiedzieć do tego faceta, albo się uspokoisz, albo cię stąd wyprowadzę. Do spokojniejsze miejsce. Do jakiegoś chlewa, bo on się do niczego więcej nie nadaje, żeby mieszkać gdzieś tylko w chlewie. Żadno z nich, nawet szczotki nie wzięło, nie widziałem, jak tu mieszkają, żeby choć raz klatkę schodową posprzątali. Szyby brudne u nich tam na tego się, że aż tego, aż zauważyli ludzie, którzy byli tutaj u mnie przy inspektora. Widzieli ten syf. Palcem nie kiwnął nikt. Jego córka mnie od chuju wyzwała, starych. Ty stary chuju, nie będę twojego gówna słuchać. Tak jej określiła moją muzykę. Może to jej gówno. Ale są ludzie, którzy chcą się przy tym gównie bawić. Wypisuje na te, postawili znaki drogowe bezprawnie, a ona na tym jeszcze napisała, kunda to chuj. Pan, nie, no to niestety, fajnie, że Pan Bóg mnie stworzył tym, kim ona tutaj mi opisuje. Ale ta gówniara, nie wiem, 20, może 22 lata, może ma, ona uczy się na pielęgniarkę. Jeżeli ona dzisiaj, podczas nauki, nie ma szacunku dla starszych ludzi, czyli go, ja mam prawie 60 lat, ona ma 20, czy 22. I ona do mnie, ty stary chuju, krzyczy, to jakiż ona będzie miała szacunek do ludzi, kiedy zostanie pielęgniarką. To może też będziemy z jej udziałem filmy oglądali, gdzie będzie biła starsze osoby, niedołężne, które trafią pod jej opiekę. Taki człowiek już powinien być odsunięty od takiej pracy. Jej nie wolno. Nie wolno jej pracować z ludźmi starszymi. To samo z młodszymi, bo ona może postępować to z każdym. Ktoś niedołężny, ktoś będzie po operacji, ona zacznie go tłuc. Nie tylko wyzywać. Ty stara szmato, czy tam jakoś inaczej. Ale będzie ich tłukła. I następne filmy pokażą się na Facebooku, kiedy taki ktoś będzie się obchodził i w jaki sposób ze starszymi ludźmi. Wiesz, może w jakiś sposób dotrze to do nauczycieli, do dyrekcji szkoły o nauczeniu, bo ja nawet nie wiem, gdzie ona uczęszcza. Wiem tylko tyle, że gdzieś na medycynę robi, ale gdzie? Nie mam pojęcia. Była widziana w szpitalu jako tam uczennica, pielęgniarek czy coś tamkolwiek. Ja zabraniam. Ja sobie nie życzę, żeby tacy ludzie pracowali kiedykolwiek przy chorych. To jest niebezpieczne dla mnie, dla moich rodziców, dla mojego ojca, który jest stary i trafi tutaj do szpitala. I co? Ja będę się martwił, że ona będzie go tłukła, że będę musiał sprowadzać telewizję czy cokolwiek? To jest taka rodzina. Ten przez 3 lata nigdzie nie pracował. Jeździł do opieki samochodem, oczywiście, za pieniądze z opieki. Jeździł samochodem i tam w opiece brał nasze pieniądze, które my tam wkładamy. Ja nie mam działalności gospodarczej. Ja pracuję na czarno, ale powiem wam tak, że moja praca na czarno polega na tym, że ja za każde moje zlecenie jest na umowę zlecenie, gdzie jestem ubezpieczony, gdzie od tego odprowadzane są podatki. Ja się z tego rozliczam co roku. Dlatego, że w grań nie ma tak dużo i nie stać by mnie było mieć stałą działalność gospodarczą. Może to się zmieni. Teraz czasy nastały lepsze. Nastał nasz rząd, nasz rzeczywiście, który pokazuje to, że chce coś dobrego dla Polski zrobić i dla nas. Więc może ta sytuacja się zmieni. Ale na razie ja muszę się tak robić, ale podatki płacę. To, co mi zarzucał, że nie płacę. Ale gdzie są jego podatki? Bo on z moich podatków jedzie do opieki i bierze pieniądze. Ale bierze pieniądze, a jednocześnie nie pozwala mi pracować na siebie.
Żebym na niego mógł pracować, to mi na to nie pozwala. Jemu to się nie podoba, powinien robić to cicho, żeby mu nie przeszkadzać, bo on w dzień śpi i musi być wyspany, żeby pojechać do opieki społecznej, żeby wziąć moje pieniądze. Więc ja muszę na paluszkach chodzić, żeby pana Krawczyka przypadkiem nie obudzić moją muzyką, która zarabia na jego utrzymanie. Dostałem od tych pseudo inżynierów, czy nawet nie wiem, jak to tam ich nazwać. Dla mnie to są chałturnicy. Zwykli chałturnicy nasłani. To jest okupant, który wszedł do mojego studia nagrań. Będę tak nagrywał, mi jest tak łatwiej. Weszli, rozglądali się, szukali. Przekopali całą piwnicę, przyszli z fotografem, obfotografowywali tutaj, wysokość ścian, nic tu nie przerabiałem. Tu jednej kielni nie było, to co jest tutaj na ścianach, to jest tylko zabiałkowane i na to naklejone są wytłoczki jajka, a w drugiej części są profesjonalne wygłuszenia studia nagrań. I to miało być tutaj wszystko zrobione, a teraz powstrzymałem, bo ja nie wiem, co ja tutaj zainwestuję masę pieniędzy, bo to naprawdę jest drogie, a oni mnie stąd wyrzucą? Bo taka jest tendencja? Bo taki jest strach Biedronia, że mu referendum zrobię? Tak ci zrobię, chłopie. I tak, chłopie, nie wiem czy chłopie, i tak ci zrobię. Nie będzie tutaj panoszenia się, tak jak mi zarzucacie po moim mieście, że śmietnik zrobił w ratuszu. Raz, że pana wywieszał jakiś tych obrazków dzieci. To jest ładne, mi się podoba, ale nie w ratuszu. Co od tego inne? Wrzuciłeś papieża z gabinetu, gdzie Maciek by w życiu tego nie zrobił? Maciek tam to powiesił. W naszym imieniu, w imieniu społeczeństwa. I nie miałeś prawa tknąć. Papież znalazł sobie odpowiednie miejsce dzisiaj, bezpieczne. W ratuszu, gdzie nie oplujesz go, przepraszam, w kościele Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego. Znalazł tam bezpieczne schronienie na czas twojego tu pobytu. Ale jakim prawem tknęłeś to? To jest nasza własność. Subszczan przywiózł to, założył, przepraszam, na nasze zlecenie Maciej Kobyliński. I on zdjęcia przy tym robił. On się z szacunkiem odnosił do papieża. On był w Rzymie. Widział się, przywiózł tutaj wielką radość, że gdzie papież o nas mówił, o Słupsku. Gdzie filmował Słupsk swoją osobowością, charyzmą, autorytetem. To była promocja też w jakimś stopniu Słupska. A ty co zrobiłeś? Gdzie ty jeździsz za nasze pieniądze? Pytam się, gdzie jeździsz? Jakim prawem wydajesz nasze pieniądze? Na jakieś naprawdę gówno wydajesz? I dlaczego te bohomazy Witkacego? Jakim prawem? Witacze na tym prawdopodobnie 20 tysięcy rocznie kosztuje utrzymanie takiego witacza na skrzyżowaniach rogatek. Jakim prawem to tu stoi? Jakim on jest dla nas malarzem? Narkoman, pijak i samobójca. To ma być dla dzieci, może być autorytetem, może będziesz chciał dzieci uczyć tak, ćpać, pić, a później wziąć sznurek i się targnąć, tak zakończać życie? Przyszłeś tutaj, ale to, co ty robisz z tym miastem, to ci nie wolno. Ci ludzie, którzy już na ciebie głosowali, już się budzą i sobie nie życzą ciebie jako prezydenta. Ja też sobie ciebie nie życzę jako prezydenta. Nie masz prawa tu nawet przekraczać granic Słupska. Persona non grata jesteś tutaj. Nie będziesz mnie niszczył. Nie złamiesz mnie. Nie ma takiego faceta w tobie, który by miał mnie złamać. I obudź się, i niech to do ciebie dotrze. Że przez piwnicę to ty myślisz, że ty uchronisz się, jeżeli mi piwnicę odbierzesz? Pamiętaj, ta piwnica jest jednym z narzędzi ratowania ludzkiego życia. Dzieci. Ja tu uczę dzieci śpiewać. A druga sprawa to
ratowanie ich. To ja dziś dostaję sygnał, że gdzieś trzeba dziecko ratować, to ja tutaj przygotowuję się do wszystkiego. A jeszcze to, że prowadzę tą działalność muzyczną. Człowieku, powiem ci tak, 99,9% ludzi na świecie, nie tylko w Polsce, zespołów i muzyków i wokalistów zaczynało i do dzisiaj prowadzi takie piwnice. One są nieprzekształcone, one są wytłumione tak jak tutaj, jest postawiony sprzęt i ludzie grają. Nawet Perfekt w piosenkach swoich śpiewał. W mojej piwnicy był mój klub. Czyli Perfekt też zaczynał. Powiem ci więcej. Beatlesi też zaczynali w piwnicy. Ja już Beatlesem nie będę. Ale ci ludzie, których ja uczę, których tutaj uczę śpiewać, mogą być. Mogą być lepszymi od Beatlesów. Ale ty stajesz na drodze kariery nie mojej, bo moja już jest skończona. I ty też się przyłożyłeś do tego, żeby kończyć. Ale tych dzieciaków, które wtedy do mnie przychodzą i śpiewają, tych dziewczyn, chłopaków, którzy ze mną grają, śpiewają, którzy rozweselają ludzi, którym temu się nie podoba, on niczego nienawidzi. Ten człowiek chodzi z nadutą mordą cały dzień. Cała rodzina jego. Dzieci omijają tak, jakbym był, ja nie wiem, paralitykiem. Te małe dziewczynki przychodziły kiedyś do moich wnuczek, które się bawiły razem, a dzisiaj ona z pod oczu patrzy na mnie. To jakbym był potworem, jakbym krew wypijał. To już za to samo to powinieneś odpowiedzieć, że do takiej sytuacji doprowadziłeś. A nie mów mi, że to nie jest twoja sprawka. Nie mów, bo w życiu w to nie uwierzę, że to nie jest twoja sprawka. I ci, którzy mówili mi, nie mówcie mi tego. Bo to nie ma nic wspólnego z prawdą. To jest kłamstwo. Podłe, nikczemne kłamstwo. Wszystkim wam zależy na tym. To pismo wskazuje, to już jest ostatnie z inspekcji nadzoru budowlanego. Posłuchajcie państwo. Nakazuje się panu Grzegorzowi Kunda wstrzymać użytkowanie w części obiektu budowlanego, to jest pomieszczenia piwnicy, przynależnego do lokalu numer 5 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Szarych Szeregów 4 w Słupsku, wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Oni nawet pod pozycją 349 jako studio nagrań. Proszę państwa, oni ten dom nazywają zabytkiem. To się uśmiać można. To jest rudera, a nie, to nie jest zabytek. Jeżeli oni uważają, że moje granie zagraża temu budynkowi, to wszyscy sąsiedzi, którzy tutaj grają, to bardziej zagrażają nie. Bo ja najciszej tutaj się zachowuję. Ja najciszej gram. Oni na radiach swoim, na sprzęcie domowym, kinach domowych i tym innym grają 10 razy głośniej niż ja. To więc dlaczego? Dlaczego inspekcja budownictwa mówi o zagrożeniu z mojej strony? Tylko nie z sąsiadów. Oni jak balangi tu robią, to budynek drży w posadach. Ale tam pan Krawczyk nie widzi problemu, ani inspekcja, ani Biedroń, ani Szewczyk. Nikt nie widzi ten problemu. Tylko tu. Moja żona wywiesiła ciuchy, już mówiłem o tym, ale będę się powtarzał. To jest larum. Pani Knitterowa wychodzi, proszę stąd zabrać ciuchy. My sobie sąsiedzi nie życzą, ale całe okna zawieszone są ciuchami suszącymi się, ale przeszkadzają tylko moje. Na podwórku samochody mają ludzie takiej samej, z takim samym tonażu albo zbliżonym do moich, ale przeszkadzają tylko moje. Tylko moje. Wszystko, co tutaj się nie dzieje, to ludziom przeszkadza. Jest po prostu, ja widzę, jak wyjeżdżam samochodem, jak oni patrzą na to wszystko. Jak wyjeżdżam nowym samochodem, żona, czy ktokolwiek z moich dzieci. Moje dzieci mają wszystkie samochody. Mają po kilka samochodów. Mam poukładane dzieci. Mają swoje firmy. Jedna córka tylko jest bez samochodu. Tak wszystkie dzieci. Mam 12 dzieci, wszystkie mają samochody. Wszyscy jeżdżą. A niektórzy mają po kilka samochodów. To jak i ja. Ja na przykład mam dwa samochody,
który jeden jest samochodem sceną, drugi jest samochodem osobowym, chociaż to jest bus, bo mi taki pasuje. No i żona ma samochód, no w tej chwili to oddała córce samochód, ale dzieci zbierają się i chcą kupić jej nowy samochód, który będzie dla niej bardziej wygodny i to już na dniach się stanie, że żona dostanie od dzieci samochód. Pokażę wam, zrobię zdjęcia, jak to, my sobie pomagamy. I tutaj wszystkich strzela coś, że tak się dzieje, a nie inaczej. Że do mnie młodzi ludzie tu przychodzą, że potrafimy się śmiać, że potrafimy się bawić, że potrafimy żartować, że potrafimy... Oni znowu tymi gębami chodzą. Cały czas coś ich boli. Nie wiem, zęby, oczy, nosy, życie, czy cokolwiek, co ich boli, nie mam pojęcia. Oni cały czas chodzą naduci. U nich nie ma uśmiechu na twarzy. To są ludzie, którym chyba życie przeszkadza nawet. Tak ich boli to, co ja mam. Kiedyś, kilka lat temu, kilkanaście lat temu, miałem firmę transportową, miałem 5 ciężarówek, takich dostawczych aut. Tu było puste podwórko i faktycznie stały wszystkie moje tu samochody. To wiecie, co zrobili? Oni podpalili. Najpierw przychodzili tutaj, żeby im wódkę stawiał. Jak powiedziałem, że nie, że na takie coś pieniędzy u mnie nie znajdzie się, nie znajdą, to w nocy podpalili. Syn w mrozie z wanny wyskoczył, tylko majtki na siebie nałożył, wiadro wody chlusnął z wanny i wleciał i ugasił pożar w zarodku. Bo gdyby nie to, to straciłbym wszystko. A wiecie, to tylko dlatego, że nie piłem. Że z nimi nie piłem, że im pieniędzy nie pożyczałem, a nie pożyczyłem tylko dlatego, że wiedziałem, że jak raz pożyczę, to będą tu bez przerwy przychodzili. Tylko dlatego nie pożyczyłem pieniędzy. Bo szacunek dla nich mam też, bo to są ludzie. Zagubieni ludzie. Ale oni mieli większą wartość niż ten Krawczyk. Bo ten to nie wiadomo, o co mu chodzi. On chyba sam nie wie, czego oczekuje tu ode mnie. No i teraz Biedronie, Szewczyki, Knitterowe, Pieczkowa. No a takie jeszcze pytanie do Pieczkowej mam, pani Pieczkowej. A jakże? Pani Pieczka, niech pani mi powie, bo pani nie odpowiedziała na to pytanie, tutaj się pytałem. Dlaczego pani od swojego brata nie zażądała przekształcenia mieszkania w sklep, kiedy on sprzedawał podrobione ciuchy. Dlaczego mówię teraz? Dlaczego on teraz mu to mówi? Dlatego, że się dowiedziałem po tym, jak już to się wszystko działo. To ludzie też są i przychylni dla mnie. Pani Pieczki brat powiedział, że on ze mną porządek zrobi, że on ma kogoś w PGM-ie na stanowisku kierowniczym i mówi, no, wy nie potraficie sobie z Kundą poradzić? Ja to raz z nim zrobię porządek, a dopiero zaczął mieszkać, a już się chwalił na klatce schodowej, jakie on ma to znajomości i co on ze mną zrobi. Jak były samochody, przyjechała Straż Miejska, postawili znak, ja akurat przyjechałem ze zbierania podpisów, zmęczony, położyłem się, taką drzemkę południową sobie zrobiłem. Budzi mnie siostra mojej żony i mówi, że Straż Miejska fotografuje moje samochody i coś tam robią przy nich. Mówię, Boże kochany, co tam się znowu stało? Wychodzę, a on mówi, panu to nie wolno wjeżdżać, mam tam znak, stoi do 1,5 tony, a pana samochody są cięższe i nie wolno panu wjeżdżać. A ja mówię, a skąd pan wie, że moje samochody przekraczają 1,5 tony? No bo tak, bo myśmy to sprawdzili, myśmy w internecie to wszystko i nie musiały być ważone moje auta, żeby sprawdzić, że one ważą ponad 1,5 tony. W szoku byłem. Wstawili znaki, których nie widziałem i od razu przyjechali, tu wstawili znaki, a tu Straż Miejską przysłali, żeby mnie od razu już na bieżąco ukarać. Straż Miejska niedouczona. Ona nie wie, że jej prawo interwencji kończy się na murze budynku od chodnika. Dalej to jest droga wewnętrzna i tutaj nic nie mają do powiedzenia ani policja, ani Straż Miejska. Chyba, że z mojego samochodu lałby się olej, który by w glebę tam, nie wiem, lał się, jakbym coś degradował tą ziemię czy cokolwiek, to wtedy może Straż Miejska czy policja może ingerować. Kiedy zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, paliwo się wylewa, czy cokolwiek może się zapalić, to może wtedy ingerować.
Tak w żadnym wypadku. Oni tutaj nic do tego nie mają. Sąsiedzi muszą mi ładnie prosić. Jeżeli chcą, żebym ja wyjechał, albo wyjadę, albo nie. To tylko jest moja decyzja. Według konstytucji, którzy tutaj się pan Szewczyk tak podpiera, bo on jest teraz przedstawicielem, znaczy szefem KOD-u na teren miasta Słupska. Cały czas konstytucja, ale w konstytucji jest napisane, ale nie chcę mi się teraz szukać, żeby wam państwu tutaj pokazać to, że według konstytucji wszyscy w Polsce są według prawa równi. I ci, którzy są bogaci, którzy są biedni, którzy mieszkania mają na własność, i którzy tych mieszkań na własność nie mają, którzy żyją w czynszówkach, tak jak ja, wszyscy mamy jedne prawo. A tutaj pan Szewczyk jakoś tej konstytucji nie przestrzega. Oj, Paweł, Paweł, widzisz, jaki z ciebie przewodniczący KOD-u? Troszeczkę się mylisz, chłopie, z tym, co ty chcesz tutaj zrobić. Cały czas od początku, odkąd tutaj mnie jątrzysz i prześladujesz, łamiesz prawo cały czas. Wiesz o tym, panie Pawle Szewczyku. Łamiesz prawo. Pani Knitter, pani wie, że pani łamie prawo, prześladując mnie. Pani Pieczka, do pani też mówię. Pani cały czas łamie prawo. Pani chce zniszczyć człowieka. Za nic. Czy pani sobie zdaje sprawę, co pani robi? Pani popełnia przestępstwo. Panie Gałek, pan przed mi też pięknie prosi, żebym ja wyjechał samochodami tutaj z podwórka. A pan wie, że to jest nękanie i pan jeszcze w moim imieniu gdzieś tam zarzekł się, że ja wyprowadzę samochody z podwórka? Ja mogłem to zrobić, ale nie muszę, bo się panu tak podoba, czy moim sąsiadom. Będą tu moje samochody stały, powiedziałem panu. I stoją do dzisiaj i będą stały. I nikt ich palcem nie tknie, moich samochodów. Jeżeli ja ich nie tknę, to nikt. I to jeżeli by nawet żona chciała wjechać, to pan też nic nie może zrobić. I stałyby tutaj jeszcze moich synów, którzy są niezameldowani, samochody, też pan nic nie zrobi. Zostawimy podwórko, to jako, jak tutaj się mówi, że pół podwórka żeśmy zostawili. Ja zostawię i pan mi nic nie zrobi. Pan tutaj, jeżeli pan mi zaklampuje, to pan za to zapłaci. Ale zresztą i tak zapłacicie za to wszyscy. Panie Szewczyk, pan zapłaci. Panie Biedroń, pan zapłaci. Pani Knitter, pani zapłaci. Pani Pieczka, pani zapłaci. Pani Gałek, pan zapłaci. Kto tam jeszcze? Każdy, kto brał udział. Aha, inspektory też zapłacą. Od wszystkich was wezmę za nękanie, za stalking. Za dwuletni. Dzisiaj ja 2 lata nie pracowałem. Miałem urlop przymusowy przez was. Ani jednej piosenki nie opracowałem. Tylko tyle, że po cichu mogłem dla dzieci tą przygotować obronę, bo to nic nie słychać. Ja pisałem więcej niż cokolwiek innego robiłem, ale przez to moja praca zawodowa legła w gruzach. 2 lata prawie. 2 lata prawie uniemożliwialiście mi pracę. Ja żyłem w ciągłych nerwach. Wasza Krawczykowa córka mnie wyzywała tutaj. Ludzie naklejali tutaj sąsiedzi. I ten numer Straży Miejskiej na lodówkę, jakby ktoś do Kundy przyjechał, to natychmiast macie dzwonić na Straż Miejską. Takie jest zarządzenie. Skąd? Z PGM-u. Ludzie. Normalnie inwazja. Czułem się osaczony tutaj. I czuję się dalej osaczony, bo nic mi tu nie wolno robić. Teraz, gdy zagram na gitarze czy cokolwiek, natychmiast wjedzie policja, bo mam tutaj przez bardzo poważnych panów, bardzo poważnych, zobaczycie na filmie, bardzo poważnych panów, zabronione. Oni, nawet inspekcja budowlana, mówi, że mi oni podniosą czynsz, że oni mi zabraniają, że oni nakładają na mnie dokumenty, których ja pojęcia nie mam. Oni tu piszą o dokumentach, których ja nie wiem, co to jest nawet. Ja mogę im zagrać na gitarze, bo to jest moja profesja. Ale tu, prawo budowlane? Oni mi każą zwięzły opis techniczny określający rodzaj charakterystyk obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, danymi technologicznymi, studia nagrań, sposób izolacji, akustyczny pomieszczania
i ergonomii pracy. Ludzie, wam naprawdę już chciałbym powiedzieć po slangu młodzieżowym, ale nie powiem, ale odwaliło wam. Odwaliło i to ostro odwaliło. Przecież wasza kariera się już kończy. Wy tu na tym połamiecie zęby, nogi, ręce i wszystko. Tu na tym studiu. Na tej piwnicy. Wy się skompromitowaliście. Wy się mało, że skorumpowani, to jeszcze skompromitowani jesteście. Tu, wyście zrobili pośmiewisko z samych siebie, z urzędu, który piastujecie, których ja was broniłem jeszcze. Ja, Grzegorz Kunda, broniłem pani Pieczki i innych tam z PGM-u. Się żałuję tego. Się Maciek miał rację, że was gnał jak psów stamtąd, bo wyście się nie nadawali. Dlatego nie wiem, co mieliście tak nagrabione, ale musieliście mieć dobrze nagrabione, skoro Maciek powiedział won. A ja posłuchałem. Grzesiu trzeba ratować, bo ludzie są pokrzywdzeni. Grzesiu jak ten głupek poszedł i ratował. Pani Pieczka, pani do końca życia tego nie zapomnę. Że znękała mnie pani, że pani płakała. Mam film nagrany, jak pani płacze. Pięknie. Pani do kościoła idzie. Na Boże Ciało panią widziałem. Pani mi tak wchodziła w kadr, że mnie panią widział, że pani tu jest, że pani jest taka dobra. Pani dobroć z tym bokami wychodzi. Te zakłamane łzy, to wszystko, to co pani tam u siebie w biurze odstawiała te szopki. Wie pani co, to... No brak słów. Brak słów. Ale obiecuję wam, naprawdę obiecuję teraz, obiecuję wam. Z uśmiechem na twarzy. Zapłacicie za to. Krawczyk, te co, wszyscy, każdy sąsiad, który tutaj... Któremu się nie podoba to, że ja sobie radzę. Mając 12 dzieci, zawsze sobie radziłem. Nie musiałem wyjeżdżać na zachód. I wszyscy wy zapłacicie. Teraz już nie będę musiał pracować, nie będę musiał... Wy będziecie pracowali na mnie. Wy dacie mi pieniądze na życie. Ja nie muszę tutaj grać. Nie muszę się szarpać, nie muszę nic robić. Wystarczy się ograniczę do działalności charytatywnej, bo z tej drogi nie zajdę, nikt mnie nie strąci. Ale grać nie muszę. Wy będziecie mnie utrzymywali. Będziecie na mnie pracowali. Bo taka jest kolej rzeczy. Jeżeli krzywdę zrobiliście, zrobiliście, dzisiaj odpowiedzialność jest za to podjęcie każdej decyzji. Wszyscy, wszystkich was spiszę po nazwiska, bo teraz mi nawet nie przychodzą do głowy te wasze nazwiska. I chciałbym o nich szybko zapamiętać, ale o waszych pieniądzach nie. O waszych pieniądzach, tak jak wy grabicie ten naród, tak samo ja teraz będę was grabił. Nie będę musiał pracować. Będziecie płacić mi za to, że odebraliście mi zdrowie przez 2 lata. Ja już w poprzedniej ekipie, tam dalej, w 91, 92 roku miałem odrzucone 18 lat życia. Tamta ekipa też mnie tam podobnie załatwiła. Ale podarowałem, bo wiedziałem, że chociaż odzyskałem parę złotych, 35 tysięcy wygrałem od prezydenta Kobylińskiego, ale za czasów Mazurka, to tam później Kobyliński się odwoływał. Ale biorąc pieniądze do ręki, te 35 tysięcy złotych, widziałem w tym głodne dzieci. Widziałem, że to społeczeństwo płaci. Nie urzędnik, który podjął decyzję, który przystawiał mi pistolet do głowy. I mogłem iść dalej, bo ten wyrok, który wtedy zapadł, otwierał furtkę mi i moim kolegom i koleżankom, otwierał nam furtkę do dalszej wojny i byśmy dalej ogromne pieniądze odszkodowania dostawali od policji, od straży miejskiej, od wszystkich instytucji, które wtedy nas nękały. Ale ja przystopowałem to, bo nie miałem sumienia brać pieniędzy od ludzi niewinnych, bo człowiek niewinny, ten z chodnika, on płacił, nie wy, nie urzędnicy tamci z tamtych lat. Tylko płacili niewinni ludzie za to. I dlatego tych pieniędzy nie chciałem. Wziąłem te pieniądze, owszem, żeby się odbudować. Ale mam nadzieję, że ja już to odpracowałem. Należały mi się według wyroku, ale moje sumienie powiedziały inaczej. Dla mnie było największą wartością to, że ja mówiłem prawdę, że wygrałem proces, który mówił o tym, że ja mam rację. To był dla mnie największy skarb w moim życiu. Ty masz rację, stąd powiedział. I niespecjalnie mi przychylny.
powiedział, że ja mam rację. I to było mi wystarczyło. Ale ja byłem tak wykończony finansowo, że te pieniądze wziąłem. Ale przez te lata, z ręką na sercu wam mówię, że ja te pieniądze odpracowałem. Oddałem z nawiązką. Nie chcę pieniędzy niczyich. Ja chcę tylko swoje. To, co moje ręce, moja głowa, moje oczy, ręce, uszy i gardło i nos, to, co ja wypracuję z siebie, to dla mnie te pieniądze mają wartość. Nie chcę złotówki, złamanego grosza, nie chcę od nikogo wyłudzić, dlatego tamtych pieniędzy zrezygnowałem. Dalszy. Ale tu będę żądał pieniędzy od was. Od Szewczyka, Pniterowej, Pieczkowej, Gałka, Biedronia i tej całej otoczki tych wszystkich tutaj, którzy mi dzisiaj zabraniamy. Oni mówią do mnie, zabraniamy działalności jakiejkolwiek, to czyli to te dzieci też muszę opuścić, zostawić i nie ratować, nie pomagać w ratowaniu. Tylko tego, panowie, walnijcie się w mózg. Już nie w głowę, w mózg się walnijcie, jeżeli ja zrezygnuję z tego. Nie wiem, co dalej powiedzieć. Po prostu będę walczył. Dwóch prawników w tej chwili pracuje nad tymi dokumentami. Będą pracowali, a ja opracuję to dalej. Ściągnę tutaj telewizję. Biedroń, Szewczyk, Gniterowa, Pieczka. Nie poddam się. Gałek. Wszyscy będziecie za to płacili. Ale mimo wszystko szczęść wam Boże. Ach, i moi sąsiedzi też. Im też szczęść Boże. To wszystko. Tam można pójść i przeglądać. Ja to nie zniszczę, nie wiem, czy one będą czytelne. To jest kserokopii zarządy. Panowie, tam te kserokopie tego dokumentu z zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i przeze mnie tego Krawczyka mógłbym dostać kserokopię? Przyjdzie pan do nas, tak pisze pan, ja tam... Dobrze. Co? Jakie 5 zł? To. Jakie 5 zł za stronę? No przecież co roku kosztuje chyba 20 groszy. W sądach złotówka jest. W administracji. Za darmo pan sobie zrobi zdjęcie aparatem albo to. Okej, okej. Na jakiej podstawie pan 5 zł chce pobierać? No podstawie opłaty skarbowej. Tak, 5 zł za stronę? Za to, żeby się bronić, tak? Może to kartka ze złota jest. No ale po co uwierzytelniony? Zwykła kserokopia. Dobra, ja zrobiłem zdjęcie, to wystarczy. Zwykła kserokopia. No. Po co uwierzytelniony? Zrobiłem. No, ale jak pan chce, będzie chciał zwykłą kserokopię. Nie uwierzytelnioną. Nie mamy obowiązku. Nie macie obowiązku. Nie. Macie obowiązek atakować, nękać. Przychodzą do nas i czasami takie chcą, żeby kserować. No, dobrze, taki, a ten pan chce 3-4 strony. Jedna takie mają prawo ludzie. Jedna jest jedna kartka. Przychodzą tutaj pisząc jakieś protokoły. To ja mam tutaj kserokopiarkę i zrobimy za darmo. Te roboty dodają takie głupie, to powinniście zgonić. Powinniście karać takich ludzi, którzy przychodzą i dupę zawracają. Co robić w tym słupsku? Ja nie wiem, to ja normalnie chcę jakieś bezpodstawne wezwania, jakieś te... Karać normalnie po 5 000 by się odechciało takim. By się zajęli garami, a nie łażeniem po ludziom dupy zawracania. Garami, przynajmniej gotowa się potem ważą do Mai. Do Mai. To są ludzie i są maszyny do robienia gówna. Nie, no działa. Właścicielki, ja pierdzielę. To jest dopiero funkcja. Właściciel kamienicy. O, właściciel tutaj powie. To jest coś. Ale będzie ładnie teraz ułożony tutaj. Potrzebna jest nowa elewacja w ogóle. No. Naprawdę. Bardzo jestem wam wdzięczny, że to zrobicie. Te schody są zagrożeniem. Zdrowia. Kotłapy są już zniknąć. To jest zagrożenie zdrowia też. Ładnie wymalować całą elewację zrobić. Czeplić? Tak. Jak wymalować? To i może moją piwnicę wyremontuję od razu jako właściciele. Super! Cieszę się! Jest nagrane? Nagrane! Jest nagrane! Przyrzeczenie publiczne! Mamy wykonania przyrzeczenia publicznego. Jutro wyślę pani rachunek, ile takie studio kosztuje. Daj mam, ma być przyjemna.
Ale, to ludzie są. Ale mam dobrych sąsiadów. Myślałem, że mam zwykłych sąsiadów, ale, ale jednak, jednak widzisz. Możesz liczyć na mogę liczyć na pomoc. Sprawie. Jakbym miał tu mieszkać z takimi ludźmi, ale teraz na twoim miejscu bym na to samo bym tu mieszkał. Do końca aż liczą na to, żebyś... Będzie piękna muzyczka grała. No bo oni nie, to wojsce nie życzą. No ale co za problem? No ja wiem, się, oni się jeszcze tu dzieci się bawiły, ale nawet się dzieci nie bawią tutaj. Ale bawią oni, bo się nadają. No, przez, po to jest podwórko, żeby samochód postawić. No to nie jest jakiś tir, czy ten, niech stoi, no co, tyle miejsca jest. Ale wiesz, jak zapłacisz, to znaczy, że jak zapłacisz, to możesz wjeżdżać i stać. To znaczy, że ten samochód... Za wszystko, no ale jak za jedną kartkę 5 zł, chcą, no to jak, no to... Jak zapłacisz, to znaczy, za wszystko że on płacić. Jedzie i nie psuje, ani podwórka, ani dziur nie robi, ani nic. A jak nie zapłacisz, to znaczy, że psujesz, tak? To jest dziwne podejście, to pozwolenie, to, to jest. Ciekawe, czy panowie mają pozwolenie na wjazd na podwórko? No, oni mają, przecież pracują w tej branży. A właśnie, trzeba by to zobaczyć, co jest ten znak. Jak? Jak? Służb komunalnych nie dotyczy, ale nie inspektoratu. No. Tak jest. A no tak. Tak jest. A no tak. Przestań tak jest. I boty się czepiać, nie bądź tacy jak to. No tak, taka jest prawda. No strasz mi, skąd się dzwoni. Ja dostałem mandat. Za to, że wjechałem. No. Tak, za to, że ty jest zameldowany, ale nie autem. Nie. A jurysdykcja policji, straży miejskiej kończy się na końcu budynku. A oni sobie postawili swoje znaki, te baby. Znak postawili i napisali na nim kundachuj. I jeszcze o jakichś analfabetach dał się poddać, ty nie taki znak jak potrzeba, przy takich znaków nie można stawić. No nie można, oni, policja tu była, to wyśmiali. Panie, jak pan chce, to my ich ukaramy, no bo to jest bezprawne postawienie znaku. Analfabeta jakiś ty, no jak? Ale to przecież urzędowa osoba na pewno to zrobiła. No chyba tak, ja nie wiem kto to zrobił, to ale zrobili po ciemku to, w nocy, ale, no, bo ja nie wiedziałem o tym. Tacy, o, to komuna zawsze po ciemku robiła wszystko. A tu jeszcze dalej to ciągnie się, SP i tak dalej. Więc ja uważam, że trzeba ty dojść, to dzisiaj wydrukuję listę żądań, tutaj wywieszę na klatce do moich sąsiadów, co mają zrobić i od czego zacząć, no i od kiedy. Jeżeli żeby... się tutaj coś będzie działo, to do nich możesz pretensje zgadzać. Oczywiście. Coś się zrobi, to do nich, bo do nich szkoda. Wiesz, od czego sąsiedzi powinni zacząć? No. Od umycia szyb. A jo, tak. Na klatce schodowej. Tak. Ty, no bo wiesz, właściwie powinien dbać o to tutaj, żebyś tobie się noga tu nie skręciła. Oczywiście. Czy nie odśnieżone będzie teraz, widzisz, cały tak, ten... Tak, teraz muszą odśnieżać. Przejeba. Kiepsko. Ja wiem, co to znaczy, bo ja muszę swoją odśnieżać. No, każdy jest właściciel. Już się... Teraz właściciel powinien przychodzić tu odśnieżać kawałek, a kawałek to MPGK, czy ktoś tam, nie wiem. No. To podzielą się trochę. No chyba, że zapłacą i przyjedzie firma prywatna. To podzielą się obowiązkami. Ale śnieg tak. Stachów powinni też pilnować, żeby Sopli. Sople zwalać, pomyślniki tak. Zamawiać, jak to się mówi. Tak. No. To zamawiają, jest. Tak, spanie ty na głowę, się nawet daszku nie masz nad głową, jak wychodzisz. No a już różna wychodziłem, mi walną obok. No i co? A oni żałowali, że mi nie walną. Szkoda, że nie walnęło, ale byś miał, żyłbyś tam. No ale czekaj, jakbym był u Piotra już. Nie, tam nie. To, ale to taki brat nal był, człowieku, no i taki wysoki. Wiesz co? Tak, ja policjantowi kiedyś nie kazał na kipę. Mogę wszystko przyjąć na moją przyłbicę, czy ale tego bym chyba nie przyjął. Tak, policjant kazał mi wejść na kipę, znaczy zarzucał mi, że dlaczego ja nie przykryłem materiału. Chciałem wejść na kipę, wyobraź sobie i... Cicho, nie pokażę kota, bo się do kota przyczepią. Jak są inspekcje w terenie, idą przyszło. Jezus Maria, idź dziąd, idź, dlaczego? Nie pokazuj się. Idź, ja powiedziałem, idź, że jeżeli spadnie, zwalę nogę, koty mam, będę go skarżył, odwołanie, bo nie ma prawa. Dobra, dobra, dzięki. Jeżeli nie pozwolił mi tam wejść, odwołał swoje to, że mam zasłonić. Byłem wziął u Komodorowskiego, wyjaśniałem ten temat i w końcu dali spokój. Znaczy nie kadrygówki, czy nie? To... Nie, tam chłopiec ja na tym nie rzecznik, tylko do szefa całego. No szef drugówki. Rzecznikiem będę, a ty kim nie mówię, no szef drugówki. No, to rzecznik to wiesz. Jo! Ty, poszedł sobie tak samo w tym przypadku, zobacz, jeżeli coś mi się stało. No nic, to ja... Lecę. Do widzenia. Dziękuję panie inżynierze, że pan zechciał przyjąć. Panie magistrze, panie doktorze. No. Ja uciekam dalej. Prezesami wszyscy są. Prezes, no jak? Prezes. Ja uciekam remont robić. No to szalom. Ty też musisz tam dbać teraz, bo ty właściciel, to jak ktoś naprzeciwko klatki złamie. Tam ludzie normalni są u mnie. No właśnie. Już z nimi dobrze żyję, z sąsiadami. Tak? Z komuny nie ma. Nie ma tam bolszewi? No on wychował sobie ludzi. Wychował.
Wiesz, jak pod spoglądami bolszewicko, z kim ktoś tam jest, to... Ale ty, czekaj Rysiek, może pójdziemy do tej piwnicy póki co, no póki to, jesteście, to chodźcie, chodź. Panowie inspektorzy chyba nie chcą specjalnie iść, co? Zobaczyć. Panowie inspektorzy, pójdziecie zobaczyć tamte piwnice? No rzucić okiem, no zobaczcie, jesteście przy okazji, tylko zobaczycie, tylko no to przecież ja was proszę. Nie obowiązkowo na razie, tylko tak, żebyście... To jest sekunda ten... Na piśmie. 20 metrów, dni przejście. Proszę, zapraszam. Chodźcie, chodźcie. Na napisać trzeba wniosek, żeby przyszli, bo na słowo nie działa. No ale ty później, bo jakby pojedziecie, to tam będzie już, wie pan, wyczyszczone, to jest... Słucham? To przyjdź pan jutro, to tego nie będzie. Nie o to chodzi, bo ja nie przygotowałem się, nie sprzątałem specjalnie dla was. To u mnie jest tak zawsze. Jesteśmy w konkretnej sprawie. Aha. Dobra, chodźcie. Dobra, jeżeli pan są inspektorzy nie chcą iść, to pójdziemy sami. Chodź, dzieci, zobacz. Chodź zobaczyć. Ale chodź sekundę, no to nie się tylko na to, co się dzieje. Dobra. Do tego, który oskarżycie mnie. Ten to w ogóle drzwi nawet nie ma. Zobacz, tu jest prąd. Instalacja elektryczna. Nie wiem, czy to dojrze się, może przyświecę. Przyświecę, nie widać. Tu jest prąd nawet. Teraz proszę. No. To tak wygląda piwnica mojego oskarżyciela. I zobacz teraz, jak instalacja wygląda. A inspekcja nie chce się tym zająć. Oni interesują ich to. I tą instalację tą. Mhm. No ładnie. Ten porządek tutaj w filmie. A jak jakiś głupi urzędarz to się pcha później, a później będzie kopa dostanie za to. Od swojego dyrektora, bo powie co żeś narobił. Walka o domy, które nadają się do rozbiórki, to niczego więcej. No to może pan nam tutaj, pan jako tego oświadczy, od kiedy to tutaj jest. Co? No. Od kiedy to tutaj jest to studio, czy jak to tam nazwać, nagrań w tej piwnicy? Czy to teraz powstało, czy to przed laty? To powstało ponad 10 lat temu. No i tak napisałem. Właśnie ja zadałem pytanie, dlaczego pismo się pojawiło tak późno, bo jesteśmy w 2016. Pani mówi, że w 2004, bo mieszka, to jak mieszka w 2004, to już było coś. Tak, tak. Mówi, że trochę inaczej to wyglądało, ale... Nie, tak samo, tylko było niewytłumione, ale to wytłumiłem na ich zlecenie. Ale zmierzam do czego? Że mnie zastanawia co innego i to też będziemy szukali odpowiedzi, dlaczego po 2004-16 to jest 12 lat ponad, tak? No właśnie, czemu wcześniej? Dlaczego teraz to się pojawiło? Tak. Nie, to i tu będziemy wyjaśniali. Prawie 2 lata już to trwa. Ja też bym chciał to wiedzieć. Dlaczego dopiero teraz one to zauważyły? I nic nie przebudowałem. Pani to przebudowała tam u góry, to jest przebudowa. Słucham? Jakie ona? Pani powiedziałem. Która z nas napisała pismo? Tak. No niech się pan zastanowi nad tym, co pan mówi. Ale podpisani jesteście na piśmie. Nie ma co dyskutować. No co nie ma dyskutować? Bo to wy mnie atakujecie, a nie ja was. Nie, my nie atakujemy. My dostajesz pismo, a my jako zarząd wspólnoty musimy podpisać. To wiecie, co powinniście zrobić? Powinniście, jeżeli jesteście sprawiedliwe, to powinniście stać po mojej stronie. Bo nic wam złego nie zrobiłem. Bo ja wam nic złego nie zrobiłem. Ja jestem sprawiedliwy. Ja wam nic nie zrobiłem. Zrobiłem pani coś złego? Co pani złego zrobiła? Tylko i wyłącznie prawdę. Tylko i wyłącznie prawdę. Tylko i wyłącznie. Z KRK wyciąg? A mnie to nie interesuje. Pan, ja mówię to, co mi policjant powiedział. Czyli roznosi pan plotę. No,
Nie wiem, może i tak. Ale wy też roznosicie na mnie ploty cały czas. Policjant już nie powinien pracować. Ochrona danych osobowych policjanta też obowiązuje. Tak. No to, to proszę za policjanta. Poproszę nazwisko policjanta. Pierwszy atak, który był w ubiegłym roku, to powinniście już stanąć. Weźcie człowieku, odwal, mieszkasz, to mieszkaj, a wyście co zrobił? Poszliście za nim. Zrobiliście mi znaki. Tak jakby się, ja nie wiem, jakby was, ktoś wam za to płacił. Ale to w tej chwili nie jest przedmiotem sprawy, tak? Wszystko jest przedmiotem sprawy. Nie to jest cały czas atak we mnie. Był czas, że nawet sobie pomagaliśmy, jakoś to się wszystko układało. Później ktoś w to wszystko igły i widły wsadził i się zaczął krach. Bronicie człowieka, który nic nie robi, nie rób, to kołazi to do opieki, bierze nasze pieniądze i wszyscy na jego skinienie jesteście gotowi, nie wiem, zarżnąć mnie. Ja muszę się jakoś bronić, muszę. To jest tylko moja obrona, nic poza tym. Nie ja was zaatakowałem, to wyście mi zabronili wjeżdżać, no, nasłaliście na mnie straż miejską. Słucham? Dzisiaj po raz kolejny mnie pan zaatakował. I bardzo, i będę atakował. No, i jeszcze by mi pani zapłaci za to. No, proszę pan sobie zdjęcia tutaj. Nie wiem kto to. Tak, że to zobaczy pani, że pani mi zapłaci. To duże pieniądze. Bo ja nie daruję nikomu już teraz. Nikomu. I to ogromne pieniądze pójdę. Za pomawianie, za nękanie, za to, że ja zamiast pracować ludziom pomaga, dzieciom umierającym pomagam. W sobotę jadę dziecku umarającemu, bo wy mi przeszkadzacie nawet ratować dzieci. Tak. Jeżeli dziecko coś się stanie, to między innymi wasza będzie w tym rola. 35 koncertów rocznie, a pani chodzi do kościoła i pani jednemu, któremu zrobiliście cokolwiek, ty braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Zna pani to? Od kiedy pan się tak... Tak, nie zna pani. Raczej pani nie zna. Bo jeżeli by pani znała ten werset, nigdy by pani nie zrobiła tego, co pani robi. Ile pieniędzy teraz musimy płacić z naszych podatków za każdą jedną wizytę takich policja, straż miejska, inspektoraty i inne, ile tego pieniędzy? Słucham? Jakby nikt nie dzwonił, to by po co była policja, po co by była straż miejska? No ale to po co, żeby mnie ucieszać? Tylko po to jest? Nie, a ja cię powiedziałam, że pan, tylko pan mówi po co, żeby ile to pieniędzy poszło. Ja mówię, jakby ich nie było, no to by ludzie nie byliby potrzebni, jakby ich nie było. No to nie wołajcie. No to dlaczego ja mam. Ja pracuję, przyjeżdża do mnie dziewczyna z drugiego końca Polski nagrywać się. Ja przepraszam, jak się nazywa to urządzenie, bo tak, to, że wzmacniacz, załóżmy tam jakiś, że wzmacniacz muzyczny, że instrumenty, to owszem, załóżmy, że sprzęt akustyczny, tak, bo kolumny. Ale tam, gdzie ten sygnał, jak no cokolwiek pan robi, o tym muszę nazwać. Jest to stół mikserski? Tak, stół mikserski. Tak. Stół mikserski. Tak. Adaś, idź wyłącz tam na komputer, bo tam się nagrywa cały czas. I pomyśleć tak, moment przerywnika, że dawno temu jak Tomala Heniu grał, już nie żyje, Izdebski, to ja z Izdebskim też nie żyję. Izdebski tutaj ze mną pracował. Wiem, bo ja miałem okazję się znać z Jurkiem i jak pod Rybką tam na Róg Filmowej Piekiełko. Tak. Tam był taki klub, też już go diabli wzięli, też szkoda, bo było to fantastyczne, były takie jam session. I widzi pan, był w piwnicy i jakoś nikomu nie przeszkadzało to. Mało tego, ja tam grałem i czasami Jurek im pozwolił ze sobą zagrać i muszę panu powiedzieć, pan grał? Grałem. O, to miło mi. Grałem wtedy, kiedy Pawiłocie, tam, kiedy Maciek Dzierżawski. No to niech pan teraz zobaczy, pan przeszedł tą samą ścieżkę, co ja. Wie pan, jakie były problemy, gdzie robić próby, gdzie... Ja w pewnym momencie, to znaczy z tym był problem, nie ukrywam. Myśmy mieli w nastolatce też już tego klubu, właśnie jest tam, jest jakiś lumpeks. To się w ogóle zmieniło, tam był taki klub, myśmy mieli tam swój klub i tam graliśmy z Romanem Tymińskim, z Dłupiszem, z Romanowskim, Leszkiem. To były fajne czasy, no ale później musiałem wybierać, czy muzykować i poszedłem na studia budowlane, bo stwierdziłem w pewnym momencie, że się przestałem rozwijać, a ponieważ jestem czasami impulsywny, o wiele mniej niż pan, notabene,
tak? Ja jestem spokojny. Nie można na ucho nadepnąć. To pan tak powiedział, ja tego nie potwierdzam, chodzi mi o co innego. To sobie nie wyobrażałem, że gram na przykład w rowach, pamiętam Henia Tomale, to woziłem motorem do rowu, bo coś tam nie wyszło, a coś tam mieli, a później zaczął poszedł wysoko w muzykę. No, tak, on z Marlo Rodowicz grał później. No, tak. I zmierzam do czego, że nie wyobrażałem sobie, że przyjdzie mi jakiś tam klient, który chce zaimponować dziewczynie, przyniesie mi stówę, opluje i przyklei do czoła i zagra mi do gaciki. Na czym pan grał? Bym zabił, na gitarze i na flecie. Zabiłbym takiego faceta. Zapraszam, możesz pan sobie wypróbować, pograć. Jak skończymy tą sprawę, to wtedy chętnie. No. Póki co, to... Bo będzie... To widzi pan, z czym my się całe życie borykamy i teraz... No wiem, my muzycy nigdy nie mieliśmy aż tak bardzo lekko, a co mają powiedzieć ci, którzy mają na przykład skrzypka, który ćwiczy... Ale to wszystko zrobione było dla... To wszystko zrobione było dla nich, dla sąsiadów i zlecone przez nich. A dzisiaj oni to, co ja zrobiłem, ubierają przeciwko mnie. Czyli to, co mi zlecili, robią, żeby przez to mnie zniszczyć. No. To się nie dziwcie, że ja jestem jakiś wybuchowy czy coś, bo to 2 lata trwa. 2 lata trwa. Proszę pana, 2 lata dzień w dzień, że jakieś pisma przychodzą, jakieś te spojrzenia dwuznaczne, te uśmieszki idiotyczne pod nosem. Mówię, być może, ja nie wiem, jakie są relacje między państwem. To słyszałem, że jakieś napisy czy coś tam pisze i stoi obok. Mówię, nas to w ogóle nie interesuje. My nie mamy prawa pytać o takie relacje. My, proszę mi wierzyć, jestem tu pierwszy raz. Poprzednio, nie, jestem któryś raz w życiu, bo kiedyś mieszkała w tym budynku, gdzie państwo mieszkacie, okazuje się. Państwo Kitka. Nie znam. No, Kitki. Ale ja nie znam. Ja, no pan może nie, bo to ja byłem wtedy tak, ja już do mnie mówię. Ja przychodziłem, bo tam była taka fajna dziewczyna. Ja chodziłem do podstawówki, ona mi się podobała, a ja się za nią uganiałem. To normalne w tym wieku. Tam, jak się ma, podstawówkę się kończy, mając 15 lat, prawda? No. To tutaj bywało. Ja mówiłam tak, ale to też wyglądało zupełnie inaczej. Co prawda stan techniczny budynku się nie poprawił. Jak było takie dziadostwo, to jest. Nie widzi pan. Czepiają się, mnie, że ja... Ja tu mam luksusowe warunki. Na koniec pan okazał swoją ludzki postawę. Wszyscy mieszkamy w jednym mieście, chodzimy, będziemy, wiesz co, w knajpie nieraz będzie się siedziało, może nawet kiedyś jeden obok drugiego, czy w Badamku tym, czy gdzie, ty, jeden drugiego, tak, wiesz co, daj spokój, ja tak raz powiedziałem, tak sobie, o tak, wyrwało mi się gdzieś tam, głupia sprawa, byle co, jakieś tam gówno, ktoś tam na mnie naskarżył. To lepiej... Przebudź się, spać na dupę. Że to jest prawda. Ja twardo stoję na nogach. Jak można tak być zakłamanym? Bezczelnym takim? No wiedzisz, są ludzie bezczelni. Ale to zamiast urząd, na samym wstępie, się zajmij robotą. Urząd? To jest urząd. A urząd jak to? Nigdy, zobacz, przecież byli tu tyle razy. To jest urząd. Widzieli, co tu się dzieje. Przecież byli... A on zobacz, prywatnie teraz człowiek przerwę zrobił, pokazał się jako normalny człowiek. No. A jak urzędnik, no to robi to, co jak urzędnik. Tylko, ale ja nie mówię o nich, ja nie mówię o inspektoracie w tej chwili, tylko mówię o PGM-ie. Chodzi na to, że cały czas w prawdzie wszystkie pisma pisał, tylko on. No ale tutaj... A oni nie, oni muszą być jako wspólnota. No ale powinni pójść do niego i powiedzieć, weź zamki, odpierdol się tego człowieka. No tak, no tak. Może nie chcą z nimi gadać. Od nich też to zależy. Tak, oczywiście. Nam nie przeszkadza, zresztą od każdej muzyki słucha, każdy i głośno, czy ciszej, czy jak, każdy jakoś żyje. Tak? A nie, a ja pójdź do żara i go zaleja wziąć, ale nie, przyjdź do mnie lepiej. Ja myślałem, że ta pani przed tym o koralowym koloru. Dobrze powiedziałem, koralowy kolor? Mintowy. Jaki mintowy? Nie, to jest pigniemy. Tam w zielonym świecie? Na samej górze mieszka. Tam o? Tak. Czy jeszcze wyżej? Tam gdzie antena. Aha. Tam jest przebudowane, widzisz. Ciekawe, czy tam wszystko jest zgodnie. Ale to oni tamte okno też środki, jest, że tynk leci? No ale nie wiadomo, czy tam było to zaplanowane. To z jej okna tynk leci. Jak upadnie kogoś, to się już schodzi. Tam spod parapetu. Ja nie chciałem z nikim też zadzierać. Zadarli ze mną. Uważam, że mam prawo się bronić i będę się bronił. No, ale to ona i ma... już
ktoś chciał mi załatwić mieszkanie, ale z tego względu nie pójdę, bo oni by się czuli już usatysfakcjonowani. Jak zrobisz porządek, wtedy dopiero może się... Tak. Jak dostanę pieniążki na domek... Ale ta pani tam mieszka naprawdę tam, gdzie te tylko pada? Tak. Tam bardzo mocno odpada. No wiem, no. I tam odrywa się już. A ciotka tam kciuki wiesza. Ciotka tam gdzieś jak zajdzie w ten ruch bawić się. Ciotka kciuki wiesza przecież. A ona jest właścicielką tam tego kawałka. Może lepiej kundę się zajmie. Nie, no ona to jak tam spadł na głowę, to nie będzie szczęście. Kawałek od tego pięciu w takiej wysokości zabije. Rób co chcę. Sobie kamień taki o wielkości. Wiem, co potrafi zrobić. To uderzy, to dziura zrobi pasta. O, albo się na tym dniu zakończy. Pan ty powiedz, zrób pilnie, bo tam gdzie buczka pójdzie i na głowę też wpadnie. To nie komodka, nie wolno tego. No to nie tylko tam, tutaj dzieci biegały i się zwalił tutaj tynk z tego, zobacz, jak się oderwał z tym. One tu w tym siedziały. Wyszły tylko momentalnie, a się oberwało i ten. Mój włosy ten basenem, zobaczyłem. Kawał płat i tynku od balkonu. Zasiadaj. Mamy tego protokołu, pan jako strona i pan jako zarządca wspólnoty będą mogli swoje uwagi nanieść. Ja będę jeszcze oczekiwał informacji, od kiedy to istnieje od pana i skąd tam jest wzięte zasilanie. I tyle, bo tu jeszcze nie napisałem, bo tam nie ma żadnych instalacji wodka, tylko jest elektryczna. Jest wodno, wodna jest. Znaczy przypuszczono, ale ma pan tam zlew? Zlewu nie ma, nie. Tylko nie. Jest przeprowadzony pion, zlew. Rura przychodzi. Także nie ma pan tam zlewu, żeby tam ręce umyć czy coś, no, tylko elektryczna. Tak. A siku czy tam ręce umyć, to musi pan do mieszkania wyjąć. Tak. I lokal jest zasilany... Ode mnie w domu. Mogę panu pokazać, jakie jest zasilenie. Jest tak, odłączane jest, zasilanie jest odłączane na noc. Jest wyłącznik, jest wtyczka, to jest po prostu taki przedłużacz, który nie idzie, jak tu sąsiada, sąsiad sobie zrobił. Na zewnątrz, a ja dla bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że w nocy, czy załóżmy tego, jak pani prowadzi, to pan podłącza w mieszkaniu, tak, i praktycznie odłączam. Na dole nie ma żadnego napięcia, nie. Czyli nie ma możliwości, żeby to na przykład w sposób niekontrolowany, do czego zmierzam. Bo są te okładziny miękkie, są te. Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę. I z tego względu właśnie. Powiem ja krótko, że jakieś przepięcie to różnie bywa. No, tak. Coś się tam stanie, nie daj Boże, i zaczyna się palić. Co prawda, tu jest stop ceramiczny, to tak od razu nie pójdzie ten ogień do góry, ale po tych rurach gdzieś tam przeleci i zaczyna się problem. Wielki, jak to na Kasińskiego, prawda, niby pierdoła i budynek wyleciał w powietrze. Teraz był wyrok ogłoszony w tej sprawie, więc... Wiem. Więc, ja mam protokół, przepraszam, jeśli chodzi o instalację elektryczną, no to, który był 7 tego dlatego, miesiąca. Pamięta ja, pan robił? Pamiętam. Tylko, że on się nie zgadza z tym, co powiedział pan, który prowadził. Dobra. Nie wnikam. No. Bo nagranie mówi co innego bo niż... Bo to nie ten, ja jestem no. Autorem tej notatki też i ja tego protokołu, tak? Jeszcze napiszę tylko, że w lokalu znajduje się jedynie instalacja elektryczna i zasilana poza licznikami. Chce pan zobaczyć źródło zasilania? Znaczy, jeżeli pan by pokazał, to jest to chętnie. Ja mam tylko panie Tuszu. I ten. Ja bym tylko Tu, państwa po prostu. Tutaj jest ten przewód, który tutaj idzie. Tu. Ten jest do lampki, może, a nie, to wyłączy się. To jest teraz jest odłączone. To jest na tym przewodzie cała piwnica. Tak, cała piwnica jest podłączona. Lub tu jest wyłącznik natychmiastowy, którym odłączam światło. Do piwnicy. Tak. Na dole jeszcze jest dodatkowo jest zabezpieczenie bezpiecznikowe na dole. 16 no, amper. Widziałem tam w tej skrzynce narzędziowej. Ma tak, tak, tak. Tak jest, tam jest zwykły topilkowy. To jest założone tylko, żeby w razie czego szybko wyłączyć napięcie.
skąd prąd idzie do tego? No od was przecież, no nie? No wiadomo, na skąd. Także odłączenie prądu może być natychmiastowe, a to było spowodowane tym, że jak te powodzie były i przyjechała straż pożarna, dlatego byśmy wynosili, ewakuowali się ze sprzętem szybko, z dzieciakami, a było podłączone prąd. Ja miałem bezpośrednio, bo elektrycy, którzy to robili, nie pomyśleli o tym. A w panice, to tak do licznika nie będą mogli co, gdzie, jak, żona, mnie nie było, to wtedy założyłem taki, że natychmiast, żeby wyłączyć, albo najpierw tą wtyczkę wyrwać. Druga sprawa, na noc jest ta lampa włączona, jak wychodzę, bo to jest ciemno, te lampy nie działają, raz działają, raz nie działają. Ja po prostu wychodzą, zapalam, w domu gaszę. Lampę zewnętrzną, ona jest tutaj do rozładowywania samochodów zainstalowana. To LED-owa lampa jest? To nie, tu w środku są same LEDy, tam, nie ma, tam nie ma żarówek, same LEDy są. Ja teraz sobie przeczytam i... Kurczę, to bije, ja miałem takie lampy w środku. Będę tylko oczekiwał, kiedy to istnieje, czy jakieś dokumenty. Ale to spokojnie, proszę mnie przerywać, bo tak panom ucieknie to, co ja tu pisałem. Protokół z godzin kontroli. W dniu 16.06. przechodzono oględzienie w sprawie zmiany sposobu użytkowania piwnicy na studio nagrań. Sąd się bierze ten tytuł, ja tylko uzupełnię. No tak po prostu została rozpisana wizja. W tej chwili to na sobie... No ja to tak nazywam. Ta systematyka, tyle. Przedstawiciel organu nadzoru regulowanego Andrzej Łupasiu, to jest ja, kolega pan Jerzy Deniżyk, ekspert, pytam też szef pisarza. Stale w postępowaniu. Pan Grzegorz Kunda, inwestor, pani Monika Kazula. Zarząd wspólnoty, pani Bogusława Pokora, zarząd wspólnoty, pani Alicja, inne osoby, pani Alicja Padu, administrator Padu, nie mówię, to jest pani. Dokonano oględzin, ustalając, że dokonano pomiaru w pomieszczeniach w świetle ścian i wynoszą one około 460 razy 375, wysokość 2 metry, do sklepienia odcinkowa na belka stalowa. Przymocowany, wysokość 2 metry, do sufitu przymocowano oświetlenie, to jest listki LED i wytłoczki tekturowe po jajkach. Ściany wypełnione wykładziną podłogową dywanową. W skrzynce narzędziowej zainstalowano gniazdo bezpiecznikowe z jednym bezpiecznikiem topnikowym. Na zewnątrz skrzynki wyprowadzono gniazdo wtykowe. Pod wytłoczkami i wykładzinach na ścianach widoczny stary tynk. Proszę zwrócić uwagę, ja piszę to, co stwierdzam. Ja nic więcej nie tego. Stary tynk, stwierdziliśmy, napisaliśmy. Stary tynk, pomieszczenie usytuowane jest w poziomie piwnic od strony podwórka. Pomieszczenie bez okien. Do wnętrza prowadzą drzwi wygłuszone gąbką. Wejście do pomieszczenia zostało przebudowane, o czym świadczy oryginalna obudowa drzwi i schody. Schody też pozwolili... Czyli zostało przebudowane? Nie zostało przebudowane, o czym świadczy oryginalna obudowa drzwi i schody. Nie stwierdzono również rozbudowy pomieszczenia, wymiany drzwi na elewacjach stare tynki z ubytkami. To tylko, żeby wykluczyć, że pan tutaj rzeźbił i... Prawda? W pomieszczeniu publicznym ustawiony jest sprzęt akustyczny, wzmacniacze, stół mikserski, kolumny głośnikowe, regał, biurko, krzesła, drukarki, instrumenty muzyczne, gitary, stojak muzyczny. Nie kontroluje inwestor, nie przedłożył żadnych dotyczących przedmiotowego pomieszczenia dokumentów, dotyczących jego obecnego stanu i funkcji. Ja nie rozstrzygam, czy pan zmienił, czy nie zmienił. Pisze, ma pan jakieś papiery? Nie ma pan. Na dzisiaj. Na przebudowę nic nie mam. To przecież ja napisałem wcześniej, no mówię, nie przebudowano, ale nie przedłożył pan ani, że pan gdzieś tam no bo uchwały wspólnoty czy coś, no tu obowiązuje regulamin jeszcze ten, ale po prostu mówię. Kiedy ja tutaj instalowałem się, nie było żadnej wspólnoty. Już. Właśnie do tego dojdziemy. W lokalu piwniczym inwestora istnieje jedynie instalacja elektryczna zasilana z mieszkania inwestora jednym przewodem. Instalacja elektryczna posiada dwa bezpieczniki, topnikowy i nadmiarowy. I tyle. I teraz czekam na pana. Czy pan chce coś... Trzy bezpieczniki, bo ten główny bezpiecznik jeszcze sieci. A no to tamten, to tak. No tak. Dodatkowo. Ja dodatkowo te piszę, bo ten główny, który jest tak, przy liczniku, to tam ilość pasy tak. Z tego. I teraz bym oczekiwał od pana wyjaśnienia,
że pan, czy pan gdzieś tam, bo pan wspominał, czy żona pana, że Zacharzewski, coś tam panu, to jest właśnie miejsce na pana wyjaśnienia i wyjaśnienia pani, że w stanie coś powiedzieć w tej sprawie. Nie pamiętam, kiedy to było. No i właśnie przepraszam, bo pan... Mniej więcej. No ile? No to ile? To 17 lat temu chyba gdzieś. Nie, jest 15. To już 15 jest. Na pewno lat temu. Ja może tak, napiszę tylko... Około 15 do 17 lat temu zgłosiliśmy prośbę do pana Zacharzewskiego. Pana imię, przepraszam? Jak? Grzegorz Kunda. No i tutaj proszę pan... Zgłosiliśmy prośbę do pana Zacharzewskiego o udzielenie zgody około 15 do 17 lat, nie pamiętam. No to wtedy w porządku. Napisałem do pana, to jest to słuchane. Zgłosiliśmy około 15 do 17 lat. Tak, prośbę. Do pana Zacharzewskiego. Tak. Jeden zniknął. No i brawo, co? Zniknął, aby zgodzić, wyraził zgodę na prowadzenie przeze mnie prób. Nikt nie mówił o studiu nagrań, tylko na telewizji. Mam nogę, to zobaczysz, co można zrobić. Wystarczy zanieść do mecenasa. Jak łamać? Łupać. Wiesz, jak nie chcesz, to zrobisz. Pan Grzeszewski powiedział wtedy, żebym ci... pociągnął prąd do piwnicy 23-woltowej, on nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy tam te próby wprowadzili. To było wszystko, ja pamiętam, bo to żona chodziła, czy tam jakieś papiery ty składałaś, prośbę do pana Zacharzewskiego, to było ustne. Nie, to było ustne. Ustne. No, można normalnie jednym ruchem taki numer wywinąć, że ja pierdzielę. Wszystko takie wysoko, wszystkie. Jeden od drugiego. Tak. On tu był, on to oglądał. Się tak, że było jedynie 24 V. Cała piwnica jest 24 V. I to wszystko. I przyszedł tutaj, obejrzał to, jak już ja to zrobiłem, poustawiałem sprzęt pierwsze. To on przyszedł, to zobaczył i on życzył dużo zleceń i po własnej pracy. Jakoś tak, nic więcej. Że muszę wyjść do Polską 220, no właśnie piszę, że nie ma się czego. Przyszedł, obejrzał i powiedział, co powinni. Powiedział, że rzeczy dużo zlecił. Wydzierżawić, jeżeli można, porządek zrobić, wykosić ładnie. Może pan coś tam jeszcze? Ławeczkę postawić sobie, sąsiedzi siedzieć elegansko, wypoczywać po prostu. Uważaj, żeby nie wiesz, że tego nie powiedziałem. Albo by liczył na to, że... O, dróżka właśnie. Gdzie? W specjalnych warunkach. To aby mi pasowało. No, dziszka. Porzucił dróżkę i wyrosła. Jakieś specjalne warunki, tak? I tak, jeszcze chciałbym tutaj dodać, że około roku temu byłem na spotkaniu z panem Czerwczykiem, który był też tutaj. Roku temu, bo to było to, że ja tam za głośno gram i coś tam zarzuty sąsiadów, że jestem tym radnym. Nie, to jest radny i on jest zastępcą kierownika CGM. Około roku temu byłem z panem Szewczykiem. Tak. I rozmawialiśmy na temat właśnie tego grania i on powiedział, że CGM nie ma nic przeciwko temu, żebym tu miał te próby i nikt mnie stąd nie wyrzuci, mogę spokojnie pracować. Mam to nagrane na dyktafon. No nagrywam, bo ja do obrony się. Ja się bronię, proszę pana. Ja muszę się bronić. Kto mi udowodni? Kto mi. Kto mi... Wiem, jeden sygnałem to słyszy się nie wiem, czy śmieci. Ja z kolei jestem z aparatem maszyny ciągle. Jadę na urlop, przewożę 4-5 tysięcy zdjęć. Jak obejrzę, z tego zostaje sprawa, reszta jest kompletna. Ja też. No ale, najgorzej, ale ja fragmenty te, które są dla mnie wartościowe, to jest... Najgorzej chciałem wyrzucić zdjęcie, takie przygotowane, co ja widzę, muszę, nie, się swoje. Zaczynam robić, jak jest na tym, jak chodzi do wstępu do naszej mamy, do tyle, tak samo. Dobrze, w piwnicy i pan Szewczyk,
powiedział, że... Że PGM, tak? Tak. Nie ma nic przeciwko temu, że PGM nie ma nic przeciwko temu, że tutaj gram i mogę grać, nikt mnie stąd nie wyrzuci. Jest to nagranie, jest dostępne, mogę go włączyć nawet teraz. Później był pan Gałek, który tych samych słów użył, że nikt pana tu nie ruszy, tutaj jest... Oczywiście, grałem. Iluzją, tak. A pierwszy to gazeta. Tą gazeta, później iluzją. I pan Gałek powiedział tych samych słów użył, co ten też jest to nagrany. I, ale jakichś takich oficjalnych nie zgłaszał pan tam do wydziału administracji, gdyby mamy tam... A do administracji w domu nie działają. Nic nie zgłaszałem, nie skarżyłem się, jak miałem problem, rozwiązywałem go. Może mi jakieś coś takiego, że... Skoro takie panowie są na to bym zgłaszał, to są pana słowa, bo to są pana słowa. Że? No jak pan mówił, że nic nie potrzeba, to pan jako muzyka, nie jako wydawanie, to pan... No tak, no ja nawet nie wiedziałem, że no to słucham, coś to... To, że powinienem, niech pan pisze, to, że powinienem wystąpić o zmianę, sposobu użytkowania, dowiaduje się dzisiaj od inspektorów pracy. Nigdy nie takiego, budownictwa, przepraszam. Nadzoru budowlanego. Nadzoru budowlanego. Dopiero się dzisiaj dowiedziałem, ja o tym nie mam zielonego pojęcia i ani pan Szewczyk, ani pan Gałek, ani nikt w PGM-ie mi takich rzeczy nie powiedział. Nikt. Pierwsze, dzisiaj dowiaduje się, że powinienem takie coś zrobić. To jest dla mnie coś nowego i nienormalnego. Ja pozwolę sobie przyjrzeć teraz to, co pan... Poproszę panu. Wyjaśnienia panu, żeby zatknęło. Zgłosiliśmy po 15-17 lat temu prośbę do pana Zacharzewskiego, a ty wyraził zgodę na prowadzenie przeze mnie prób. Pan Zacharzewski powiedział, że muszą jedynie doprowadzić prąd 220 na wiasie. Było jedynie 24 V. Przyszedł obejrzał, powiedział, że życzy dużo pracy zleceń. I nie informował, że należy uzyskać jakieś specjalne warunki. Około rok temu byłem z panem Szewczykiem z PGM-u, rozmawialiśmy o grani w piwnicy. Powiedział on, to myślimy o panu Szewczyku, że PGM nie ma nic przeciwko graniu i próbom. To, że powinienem wystąpić o zmianę sposobu użytkowania, dowiedziałem się o tym, to już mam zrozumiałe. Tak, dzisiaj, w dniu dzisiejszym. To jest pierwszy raz, kiedy ja usłyszałem, że powinienem wystąpić o jakiejkolwiek zmianę. Piwnica to piwnica. Jeden trzyma rower, drugi weki, trzeci biber pędzi, o czwartym w rano. Chłopaki sobie te siłownie robią, drudzy... Dowiedziałem się od inspektorów nadzoru budowlanego w dniu dzisiejszym. Co pana proszę podpisać? Ja bym wolał przeczytać to wszystko. No ja czytałem przecież. A to nic. A to ja panu czytam, to ja czytam. To jeszcze raz przeczytamy. Ja po to czytuję. Jeszcze raz przeczytamy. Po to proszę i będziemy ją tam przedłużamy tutaj. Ale przecież pracę. A widzi pani, teraz może pani mnie zrozumie w końcu, że ja też chcę pracować. A ja nie podpiszę in blanco niczego. Dobra, odczytamy jeszcze raz. To nic, jeszcze raz przeczytajmy. Ja panu wierzę, ale wolę jednak. Proszę sobie tutaj, proszę się odczytać, ja będę pokazywał, bo już raz w tej chwili czytam, nie będę to czytał. Ja to mówił pan, że pisanie to nie pisze. Tu jesteśmy my, Andrzej Łupaczyk, Andrzej Strzelczyk, pan Grzegorz Kunda, pani Minister, pani z administracji i czytamy. Jeszcze raz. Dokonano pomiaru pomieszczenia po 46,78 wysokość, 2 metry. Do sufitu sklepienie odcinkowe na Bielkostowo znajduje się, przymocowano oświetlenie, to jest listwy, LED i wytłoczki tekturowe po jajkach. To nie one nie znają, może nas ściany wygłuszone wykładziną podłogową dywanową. W skrzynce narzędziowej zainstalowano gniazdo bezpiecznikowe z jednym bezpiecznikiem topikowym. Na zewnątrz wyżej wymienione skrzynki wprowadzono gniazdo tykowe. Pod wytłoczkami, to jest skreślone, wytłoczkami na sklepieniu i wykładzinach na ścianach widoczny stary tynk. Pomieszczenie usytuowane jest w poziomie piwnic od strony podwórka. Pomieszczenie bez okien. Do wnętrza prowadzą drzwi wygłuszone gąbką, co widać. Są dwa okna. Wejście do pomieszczenia... Dwa okna są. Były i są. Aha, przepraszam, to zaraz poprawimy.
No, one są zasunięte, dlatego już nie widziałem. Ja to napiszę. Ja przepraszam, patrzy pan, żeby już nie będę czytał. Pomieszczenie posiada... Dwa okna. Ale nie wiem, posiada dwa okna. Tu napiszę zasłonięte, wychodzi. Zasłonięte wewnątrz, tu chodzimy, tak? Tak. Dobra. Też bym chciał pracować, pani wierzy. Już nic o niczym więcej nie marzę. Proszę nie przerywać, proszę nie przerywać, to jeśli mi będzie pan pracował. No, no tak myślę. Wejście do pomieszczenia zostało przebudowane. O czym świadczy oryginalna budowa drzwi i schody? Nie stwierdzono również rozbudowy pomieszczenia wymiany drzwi. Na elewacjach stare tynki z ubytkami. W pomieszczeniu piwnicznym wystawiony jest sprzęt akustyczny, wzmacniacze, stół mikserski, kolumny głośnikowe, regał, biurko, krzesła, drukarki, instrumenty muzyczne, pomaga się gitary, stojak muzyczny. W dniu kontroli inwestor nie przedłożył żadnych dotyczących przedmiotowego pomieszczenia dokumentów. Żadnych dokumentów. Dokumentów dotyczących, nie przedłożył żadnych dokumentów dotyczących przedmiotowego pomieszczenia, dotyczących jego obecnego stanu i funkcji. W lokalu piwniczym inwestora istnieje jedynie instalacja elektryczna zasilana z mieszkaniem inwestora jednym przewodem, po jednym przewodem. Instalacja elektryczna posiada dwa bezpieczniki, dotykowy i nadmiarowy. Tu, jeżeli pan wyraża taką chęć napisze, są to bezpieczniki tylko zabezpieczające pomieszczenie piwnicze. Tak. Wyraża pan taką wolę? Tak, tak. Te dwa, bo one tylko służą do... Tam, bo wie pan, ja nie piszę o tym ogólnie, bo pan mieszkanie miał. Zabezpieczenia pomieszczenia w piwnicy, tak? Tak. No. Teraz wyjaśnienie pana Grzegorza Kunta. Zgłosiliśmy około 15-17 lat temu prośbę do pana Zakrzewskiego, aby wyrazić zgodę na naprowadzenie przeze mnie prób. Pan Zakrzewski powiedział, że muszą jedynie doprowadzić pan 220 na gasie, było jedynie 24 wolty. Przyszedł, obejrzał i powiedział, że życzy dużo pracy, zleceń. Nie informował, że muszę stać jakieś specjalne warunki. Około rok temu byłem z panem Szewczykiem z PGNiU i rozmawialiśmy o graniu w piwnicy. Powiedział on, dużą literę postawimy, a tu będzie w piwnicy. Powiedział on, czyli pan Szewczyk, bo pisaliśmy zdanie wcześniej, że PGNiU nie ma nic przeciwko graniu i próbom. To, że powinienem wystąpić o zmianę sposobu użytkowania, dowiedziałem się od inspektorów kontrolowanego do dnia dzisiejszego. Tak. No to ja napisałem, widzi pan, tak panu czytam, a pan jest taki niewierzący. Przecież pan chodzi do kościoła, ja też chodzę do kościoła. No. To ja się Gierotowicza pójdę pewnie jeszcze mi dam łapkę. Wie pan, pierwsze czytanie? Nie, tak jak się pan z podpisu już tam dodał. Chodzi o to, to jest dla pana gwarancja, że ja tutaj już niczego pana usta nie włożę. Do widzenia. Dziękuję. Chodź buzi, chodź buzi. Ktoś z pani wiedział, że to istnieje tam już od 15-17 lat, to by było, 2004, no to, tak, to nawet więcej, bo nie wiem. Ja powiedziałam, jak tu wprowadziłam, to pan Kunta już tu mieszkał i grał, więc po co ja mam. No to ja to napiszę, że pani pozwoli. Tak, okay. A, oczywiście. To potwierdzi trochę pana słowa, że to nie powstało wczoraj, tylko że to już, że pan się rozwijał. No i tak jest, ja nic nie uczył. Pana uczył Andrzej? Słucham? Machuta pana Andrzej uczył trochę? Nie. Przecież wszyscy... Nie wiedziałem, że to przyjdę, jak ja wcześniej się uczyłem grać w Młodzieżowym Domu Kultury, w MDeKu. Pana Maszuki, dobra. Ten dom. Wszyscy muzyki słuchają, wszędzie słychać muzykę, pięknie. Ja była czasami miło wyjść na podwórko, ale jeden przyjdzie zamieszał. Jak żyć bez muzyki? To wszystko, co... Kazuła. Pani Kazuła. Powiedziała, że... Zresztą pani to często widzę na moich tych festynach nawet.
Tu pani nie lubi, jak gra, jak gra ma ta pani. A ta pani nie chodzi wcale dlatego, że pan gra. Mieszkam od 2003. Pan nie lubi, jak ja gra. Pan, nie chodzi, mi nie przeszkadza. Dla mnie to mówiłam pani. Że nawet mogą na tętową postawić. Mi nie przeszkadza. No to czemu, to czemu mi nie zwróciliście uwagi? Ale przecież ja mi napisali, że mam przyjść, to i przyszłam. Ale nie, chodzi o to. Przecież widzieliście, że on cały czas jątrzy tutaj. A już ja nie znam, że nie wtrącam. Kazali mi przyjść, dostałem pismo, przyszłam. No widzi pani, do takich rzeczy doszło, że... Ale potem właśnie takie głupoty gadają PO, jakieś SRO, jakieś tego, co mi tam partia obchodzi. Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że od lat się dzieje i zamiast jeden drugiemu pomagać, to jeden drugiemu połamał. To trzeba było powiedzieć, że jest taki, taki sam. Proszę. Czy to byście wiedzieli? No nie wiedzieliście o tym, co się dzieje. Nie, ja nie wiedziałam. To i przyszedł jąż cały czas ludzie, czyli widzicie, że wbił tutaj naprawdę wielki klin. Wiedzę na wszystkim, że to jest nas. My jako wspólnota, jesteśmy w zarządzie, no każą mi to się przychodzi. A mnie to tam, ja powiedziałam, dla mnie to zjawiam. Ja na podwórko nie przychodzę, mąż mnie ciemala, tu mnie tego, mnie podwórko wcale nie obchodzi. Ja nawet nie mam na balkonie. Tylko tyle, że będę ciągnąć ciuchy. Tylko nerwy niepotrzebne, bo jaką... Tylko, że... No po co to? Nie, no z tym samochodem, bo mieliśmy robić... Przecież nie będzie jechać podwórko, przecież ten samochód jest rozjeżdżają. To jest bez sensu. Nie wiem, co ma to takie, żeby rozmawiać. Ja mówię, to trzeba było rozmawiać, a tu się nie ma z kim rozmawiać. Wszyscy każdy, kto nie mówi, to ma rację. To ja? Tak, pani. Nie można na jednego człowieka napadać przez dwa lata i każdy mówi, że nie wie, co tu się dzieje. No ludzie, no na podwórku, ale widzicie, co w piwnicy się dzieje. Ja wiem, co tam się dzieje. Ja w piwnicy mam swoją pieszą z brzegu, ja dalej nie chodzę. Nie można napadać dokumentowanie Grzegorzu na człowieka, a dzisiaj kto tam zrobił? A wy co robicie od dwóch lat? A co pani zrobiła od dwóch lat, pani Moniko? Wy! No bo pani się podpisuje, ja czytam dokumenty, które pani podpisuje. Ale ja jestem w zarządzie wspólnoty, więc ja mam taki obowiązek. Nie, nie ma pani obowiązku, bo niektórzy ze wspólnoty nie podpisali. Bo nie, pan w zarządzie. Ale i prosiłem przez Szewczyka o spotkanie. Ja mówię, to spotkanie się... Pana imieniu, pana reprezentuje miasto. Ale ja mogę z pani, jeżeli coś wpadzie do mnie, że coś robię nie tak, to możemy rozmawiać, a nie... Nie wiem, jest taki rajd, bo nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Żadnego. To wyście podjęli tą decyzję. Wyście. Żadnego. Pan powiedział, był na tym zebraniu i powiedział tak. Gdzie? U nas. Na ja byłam? Nie. Na zebraniu. Ale nie ma. Ja nie jestem na miejscu. W ramach porozumienia, żeby była że pan jeden, prowadzi pan jeden samochód. To był jego syn. Ale co wam przeszkadzają do mojego samochodu? Co wam przeszkadzają? Bo chcemy tu zrobić remont, zacząć od... Żeby można było ja, jakbyśmy normalnie żyli, to ja bym wam w tym pomógł. Bo te samochody też by służyły do tego, ale nie w takich warunkach. To znaczy normalnie? Dla każdego z nas norma jest jakaś inna. Budzę się rano, schodzę na dół, pracuję, bo wiem, że gdzieś dziecko umiera, a ja muszę mu pomóc. Ja chcę mieć ten komfort, ale ja nie mam tego komfortu. Pani chodzi do pracy, co pani by chciała, żeby bandyta stanął pani na drodze? Nie chciałaby pani, a wy właśnie ale taki bandzior staje na drodze. Dlaczego mnie pan atakuje? Co ja pan bo się podpisujecie pod tym. Co się nie podpisuje pani Moniko? Ja bym nigdy w życiu nie podpisał nic. Co pan dzisiaj tutaj powiedział? Ale to tylko na pani zlecenie. Pani sama tego, o to się prosiła. Nie ja was zaczepiałem, chodziłem, kłanialiśmy się, pomagaliśmy sobie. Ale ja się dalej mogę kłaniać. Ale nie w taki sposób. To jest bez sensu. Wytknę każdemu wszystko, jeżeli mi wytykacie, to ja mam wytykać. A to niech pan wytyka. Zostawiacie jego stronę, on chodzi po nasze pieniądze i jeszcze nam życie utrudnia. Ale stajecie po jego stronie, nie stajecie w mojej obronie. Ale stron, moje, twoje, to powinno być nasze. No ja też myślałem, że to jest nasze. Ale tak było, pani Moniko. I tak powinno być. Nie jest pan panem na głośno. Ale co ja robię takiego, żeby jestem panem na głośno? Co wy mi zarzucacie? No to ludzie, opanujcie się. Biję was, napadam was, czy chlam tutaj, czy szczam gdzieś po murkach, czy co ja mam robić? Żeście się jak dostępy na mnie rzucili. Siedzicie dwa lata. Dziewczyna przez was wylądowała w szpitalu. Ale macie to w dupie. Ja się bardzo przykro, nie mam tego w dupie. Macie to w dupie. Macie pan w dupie. Bo byście nie atakowali, bo wiedzieliście, że co ją spotkało.
Brudas Nierów przyszedł i wszyscy za nim. Ja nie wiem, PGM, pstryknie on, PGM już tu jest. Pstryknie policja jest. Pstryknie Straż Miejska. Wszyscy huzia na juzia. Bo nie wiem, do niego miejcie zarzut, że on tutaj się zaczął rozponoszać po na tym podwórku. I wyobraża sobie nie wiadomo, co mu wolno. Nie rób. Panów ma swoje racje. A jaki on ma rację? Co, że muzyka gra? U pani też muzyka gra. No i co, ja przychodzę do pani. Ja się cieszę, ja u pani muzyka gra. Ja muzykę lubię. I mi nigdy nie przeszkadza. I może całą noc grać. I gdyby pani tutaj ściany drżały, to ja nigdy nie, na panią nie zgłoszę, na policję ani na nikogo, że pani gra muzyką. I nic takiego, co się nie zdarzyło. Mogę prosić? Zapraszam. Czytelny tutaj? No może by było. To nie zapisałem, co postawiłem. No powiem tak, to już wziąłem, już to mi zapisał. Podobno chciałem wrócić do tego krzyżu. Tak ja daleko. Może nie idźmy w tą stronę, już dobrze? A ja właśnie w tą stronę pójdę. No. Ja przepraszam, w ten sposób. Tam jest strona, jeśli pan ustanowił na piśmie, adwokat, prawnik, nie musi mi dołączać na piśmie. Natomiast w wypadku tutaj pan Bogusz się myli i akurat się nie musi. To jest korzystanie wystarczające do tego, żeby podjął decyzję, bo w pana imieniu, że pan ustanowił pełnomocnika, to będzie działał wtedy pana pełnomocnik, a nie pan. Czyli pan nawet nie będzie otrzymywał czegokolwiek. Więc to jest pierwszy. Pan jest stroną postępowania, panie jako zarząd wspólnoty również są stroną postępowania. Wszystkie jakiekolwiek pisma się będą pojawiły czy coś, to będą adresowane do stron postępowania, czyli do pana. W pierwszym rzędzie komu? Tego, że pan, bo pan jest jako tutaj załóżmy ten inwestor, tak nazwijmy, a pani jako, że reprezentuje zarząd wspólnoty, wspólnoty działają. Więc wszystko będzie państwu wtedy przysługuje przyjąć od strony jakiekolwiek uwagi czy zastrzeżenia. Dołączać, wrzucić kofertę, czy przechodząc do Jana Pawła, do tego budynku, pokój 245, drugie piętro, zostawić w sekretariacie 246, tak? Jest. 46. Zostawić wtedy, to będą wszystkie materiały, które się pojawią, złożone pisma jakiekolwiek, czy w postaci zdjęcia, czy coś, są dołączane do akt sprawy. Strony zawsze mają prawo dostępu do akt sprawy, mogą sobie robić odpisy, mogą sobie fotografować, natomiast rzeczywiście nie mamy obowiązku kserowania. Jeżeli ksero, to nie jesteśmy tutaj firmą, która oświadczy usługi po 20 groszy. Nas obowiązuje ustawa o płacie skarbowej 5 zł, stawiam pieczątkę za zgodę z oryginałem. Tak to działa, prawda? Ten dokument ma wtedy moc procesową, powiem krótko. No, sądzę, że w ciągu 2 tygodni pierwsza informacja w tej sprawie się pojawi. Przy tym jeszcze jedno. Stroną zawsze, zgodnie z KPA, jeżeli pan się nie będzie zgadzał, czy państwo tutaj, wszyscy mówią, widzicie, że się pojawiły jakieś odrębne okoliczności, napisać. Czasami to może być zdjęcie. Powiem krótko, my uwzględniamy jako dowody zdjęcia sprzed 30 lat, gdzie była syrenka i był wózek dziecięcy z takimi kinowymi burtami, więc nie to, że my lekce sobie ważymy, po prostu każdy dokument, czasami zwrócenie kogoś tam, to jest lipa, niekoniecznie. I mówię, stroną to przysługuje. Natomiast jak mi przyjdzie pan Bogusz i nie będziemy pomocnictwa, czy ten drugi pan prawnik, to przykro mi, ja tych dokumentów dostępu do nich nie będę miał, bo następnego będę miał zarzuty o naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. Ja też swojego tyłka muszę chronić, a chronię go poprzez to, że nie naruszam prawa, które mnie obowiązuje i tyle. Także tyle chciałem powiedzieć. Nie, proszę zwrócić uwagę, nie otrzymaliśmy, czy jest to jest. Na dzisiaj stwierdziliśmy, brak pan nie ma dokumentów, pewnie rzeczy, pewne dowody pan przedłożył. Spokojnie siedzimy. Ta książka jest obszerna, może z niej coś będzie wynikało. Nie wiem, byliście świadkiem, pani Pieczka, pani kierownik, tak? Powiedziała, że nie przyjdzie nawet dzisiaj faksem inwentaryzacji. Czyli, że wykluczył, że pan samowolnie sobie coś rozbuchał, coś pan wyłożył, czy coś tego, prawda? Więc nie krzyczeć i proszę nie mówić, że ja pana atakuję, czy coś. Bo ja w tej chwili, prawdę powiedziawszy, staram się ustalić prawdę obiektywną, bez kopania kogokolwiek. A pan mi tutaj postawił tyle zrzutu, że pana nękam i pozwalam pracować. Ja biorę tylko to na kark, proszę pana, że pan był po prostu zdenerwowany, bo jakieś utrudnienie i tylko tyle. Ale jak przyjdę do
tutaj kiedyś jeszcze raz, to proszę mi nie insynuować czegokolwiek, bo ja się też zdenerwuję, a wtedy jestem groźny. Dwa lata, proszę pana, dzień w dzień, jakieś inspekcje, potrafi doprowadzić. Do widzenia, dziękuję bardzo. My, powiem tak, my uporządkujemy, postaramy się tutaj wyjaśnić tą kwestię tego, co się dzieje w tej piwnicy, czy jest to studio, czy to studio jeszcze nie jest. Nie wiem, po prostu nie wiem, to się trzeba przyjdzie, bo wie pan, czasami mówi się wielki sklep, sklepskie powinien równy, sklep to jest metr podatowy, kobieta ma sprzedaje gazety i sklep to jest również kaufer, więc to są zupełnie różne sklepy, a sklep, więc nie wiem. Trochę mi się nie podoba, że to powstało tak z jakichś papierów, bo ja powiem krótko, w przyszłości to nie to, że ten... Ale nie było w tym takim... Ale ja wiem, ale wymogu. Dlatego, wie pan, ta pani panią zaatakował zupełnie niepotrzebnie, bo ta pani powiedziała, że w 2003 istniało. A w tej chwili mamy prawo budowlane, które ewaluowało. Ja muszę zobaczyć, co obowiązywało w trakcie tego głosowania, ale ja muszę mieć dowód, że pan już tutaj sobie hopsał w tej piwnicy w 2003, a nie zaczął pan rok temu, a mówi mi, że tego. No więc, wie pan, są to pewne rzeczy, które... Być może, że jakiś ślad na piśmie będzie u pana zarzeczny, bo być może on gdzieś jakąś notatkę sobie jakąś zostawił. Macie trochę państwo czasu. Wiecie, na pan Zacharzewski nie pracuje. Ale dokumenty wtedy... są jakieś, tak? Zobaczymy, co ksiądz sobie to, zobaczymy do kiedy. Jeżeli były jakiekolwiek notatki, to pan Zacharzewski nie wziął tego prywatnie, nawet... tylko pan Zacharzewski zostawił to w PGM-ie, bo jest ciągłość tego PGM-u. PGM-u powstał po wojnie, to się inaczej nazywa. Powiem tak, że pracownicy PGM-u, bo teraz jeszcze niedawno nawet powiedzieli, że jeżeli to była nawet umowa między mną a panem Zacharzewskim ustna, to ona też jest obowiązująca. To powiem krótko, to idź do pana Zacharzewskiego w tym momencie, że pan Zacharzewski to podpisze jako świadek i pan, proszę, może pan to dołączyć do akt sprawy, to będzie również dowodem, który będzie rozpatrywany. No to mogę panu powiedzieć. Postaram się znaleźć, ale mówię to, co mówią pracownicy PGM-u. Tutaj powiedział się pan... Napisać, przedzwonić pan Zacharzewski, był osobą publiczną, wiem, że jest na emeryturze, ale... On powiedział przecież, że panie Grzegorzu, jest... Umowa ustna, tak samo.